jednostek organizacyjnych miasta, komendantów Policji, Straży Miejskiej i Straży Pożarnej, przewodniczących rad osiedli i sołtysów, przedstawicieli kaliskich mediów. Witam serdecznie wszystkich Państwa obecnych na sali noszącej imię prezydenta Ignacego Adama Bujnickiego. Proszę Państwa radnych o potwierdzenie obecności poprzez naciśnięcie na tabletach przycisku kworum. Problem techniczny zgłaszany jest jeden, już widzę u pani radnej. Widzę, że nie wszyscy państwo radni. Widzę państwa radnych na sali, ale nie widzę potwierdzenia. Dobrze, chyba wszyscy, a nie, jeszcze pani Agnieszka i pan. Dobrze. Rozumiem, że wsparcie informatyczne będzie. Oczywiście później uzupełnimy, bo widzimy, że pani radna jest na sali. Na podstawie artykułu 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym otwieram 56. sesję Rady Miasta Kalisza. Stwierdzam, że uczestniczy w niej 19 radnych, co stanowi kworum, przy którym można obradować i podejmować uchwały. Na sekretarza obrad proponuję wiceprzewodniczącą Rady Miasta, panią Kamilę Majewską. Przechodzimy do punktu drugiego, propozycje zmian porządku obrad. Otrzymaliście państwo 7 dni przed sesją projekty uchwał przygotowane na 56. sesję wraz z porządkiem obrad, w którym jest 15 projektów uchwał. Po przekazaniu materiałów sesyjnych do Kancelarii Rady Miasta wpłynęły kolejne projekty uchwał. W związku z tym proponuję poszerzenie porządku obrad, wprowadzenie w punkcie 5 numeracji rzymskiej, podjęcie uchwał w sprawie dodatkowych punktów numeracji arabskiej. 16 projektów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu, Samorządowego Zakładu Budżetowego na 2022 rok, przekazanego Państwu 26 września. 17 projektów uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie nadania nazwy Bydgoska Bydgoski obiektowi znajdującemu się na terenie miasta Kalisza, przekazanego 26 września. 18 projektów uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pana na dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu, przekazanego 26 września. 19 projektów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza na 2022 rok, przekazanego 27 września. 20 projektów uchwały w sprawie odwołania radnego Piotra Mrozińskiego z funkcji wiceprzewodniczącego Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Kalisza, przekazanego również 27 września. Ponadto w dniu wczorajszym do Kancelarii Rady Miasta wpłynęła autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok oraz autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla miasta Kalisza na lata 2022-2043. Natomiast w dniu dzisiejszym wpłynęła autopoprawka numer 2 do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok oraz autopoprawka numer 2 do projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla miasta Kalisza na lata 2022-2043. Zgłasza się pan radny Artur Kijewski. Proszę. Panie przewodniczący, w związku z tym, że to jest przed głosowaniami, a to dotyczy właśnie między innymi tego tematu, jeżeli wszystkie już są zaproponowane zmiany porządku obrad, chciałbym w imieniu naszego klubu prosić o 15 minut przerwy. Przed głosowaniami, bo nie chciałem w trakcie głosowań, także dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ogłaszam 15 minut przerwy do godziny 9.30, może w ten sposób, do 9.30.
Zapraszam Państwa radnych do zajmowania miejsc, ponieważ przerwa się przedłużyła. Szanowni Państwo, wznawiam obrady dzisiejszej 56. sesji Rady Miasta Kalisza. Proszę zatem Państwa o rozszerzenie porządku obrad o punkt 16 arabski znajdujący się w punkcie 5 rzymskim. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu Samorządowego Zakładu Budżetowego na 2022 rok. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Zamykam głosowanie. 19 głosów za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa radnych o rozszerzenie porządku obrad o punkt 17 arabski znajdujący się w punkcie 5 rzymskim. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie nadania nazwy Bydgoska-Bydgoski obiektowi znajdującemu się na terenie miasta Kalisza. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Zamykam głosowanie. 19 głosów za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa radnych o rozszerzenie porządku obrad o punkt 18 arabski znajdujący się w punkcie 5 rzymskim. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana na dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Kto z Państwa jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Dwadzieścia głosów za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa o rozszerzenie porządku obrad o punkt 19 arabski, znajdujący się w punkcie 5 rzymskim. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza na 2022 rok. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Dziewiętnaście głosów za, nie ma głosów przeciwnych, jeden głos wstrzymujący. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa o rozszerzenie porządku obrad o punkt 20 arabski, znajdujący się w punkcie 5 rzymskim. Projekt uchwały w sprawie odwołania radnego Piotra Mrozińskiego z funkcji wiceprzewodniczącego Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Kalisza. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Przepraszam, bo nie zauważyłem tutaj, ale jesteśmy w trakcie głosowania. Szanowni Państwo, proszę o zabranie głosu pana radnego Sławomira Lasieckiego. Wysoka Rado. Chciałbym wycofać wniosek, który został złożony do Rady o odwołanie wiceprzewodniczącego Komisji Środowiska pana Piotra Mrozińskiego. Pomimo tego, że Komisja Środowiska w swoich głosowaniach uznała takie odwołanie za stosowne. Na razie prosiłbym o zdjęcie tego wniosku z porządku obrad. Zobaczymy, co dalej będzie się działo. Dziękuję. Czyli rozumiem, że jest to wniosek o nierozszerzenie porządku obrad. Szanowni Państwo, ponieważ jesteśmy w trakcie głosowania, ja wiem, że część z radnych, z Państwa radnych już zagłosowała, natomiast myślę, że najłatwiejszą, najprostszą formą rozwiązania tej sytuacji będzie po prostu, jeżeli reszta z Państwa przychyli się do wniosku i będzie po prostu przeciw rozszerzeniu o ten porządek obrad, żeby nie robić już zamieszania, dodatkowych wniosków i tak dalej, to po prostu proszę, jeżeli tak Państwo, no, reasumpcji tutaj chyba nie zakładamy, w związku z tym prosiłbym ewentualnie o
najprostsza metoda, żeby zagłosować przeciw rozszerzeniu, jeżeli, żeby nie wprowadzać zamieszania niepotrzebnego. Dokończmy głosowanie, Szanowni Państwo. Pan Piotr, rozumiem, nie bierze udziału. Szanowni Państwo, 4 głosy za, przeciw 12, 3 wstrzymujące się, w związku z tym 1 brak głosu, w związku z tym ten punkt nie został włączony do porządku obrad dzisiejszej sesji. Czy mają Państwo inne propozycje bądź uwagi do porządku obrad? Jeżeli nie, stwierdzam przyjęcie rozszerzenia porządku obrad, wprowadzenie w punkcie 5 dodatkowych punktów. Proszę też o naniesienie zmian w materiałach sesyjnych w punkcie 5, czyli dopisanie po punkcie 15 arabskim punktów od 16 do 19. Przechodzimy do realizacji porządku obrad. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu 3. Przyjęcie protokołu z 55 sesji Rady Miasta Kalisza. Czy mają Państwo uwagi do protokołu z 55 sesji wyłożonego do wglądu w Kancelarii Rady Miasta? Jeżeli nie, stwierdzam przyjęcie protokołu. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu 4. Sprawozdanie Prezydenta z wykonania uchwał Rady oraz działań i przedsięwzięć w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z wykonania uchwał Rady oraz działań i przedsięwzięć w okresie międzysesyjnym otrzymaliście Państwo w wersji elektronicznej we wtorek. Czy Pan Prezydent chciałby zabrać głos? Dziękuję. Przystępujemy do kolejnego punktu. Podjęcie uchwał w sprawie. Pierwsza uchwała, jaką rozpatrujemy, to uchwała uchylająca uchwałę w sprawie zamiaru zmiany statutu Samorządowej Instytucji Kultury Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Adama Asnyka w Kaliszu i podania jej do publicznej wiadomości, strony 1-2 materiałów sesyjnych. W kwietniu bieżącego roku Rada Miasta Kalisza podjęła uchwałę w sprawie zamiaru zmiany statutu Samorządowej Instytucji Kultury Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Adama Asnyka w Kaliszu i podania jej do publicznej wiadomości. U podstaw przygotowania wyżej wymienionego aktu prawnego stały przesłanki związane z poprawnością funkcjonalności miejskiej sieci bibliotecznej oraz zmniejszenie kosztów utrzymania instytucji. Jednak z uwagi na uwarunkowania techniczne budynku poradni psychologiczno-pedagogicznej, które uwidoczniły się po przeprowadzeniu szczegółowej ekspertyzy, ulokowanie tam placówki z obszernym księgozbiorem okazało się niemożliwe ze względu na dopuszczalne normy obciążenia konstrukcji nośnej. Wobec powyższego zasadnym jest uchylenie uchwały intencyjnej jako bezprzedmiotowej. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje merytoryczne, Komisja Edukacji, Kultury i Sportu oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Dziewiętnaście głosów za, nie ma głosów przeciwnych, jeden głos wstrzymujący. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Punkt 2. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających na 2023 rok, strony 3-4 materiałów sesyjnych. Na podstawie ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, statek lub inny obiekt pływający może być usunięty z obszaru wodnego, jeśli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób. W przypadku, gdy prowadziła go osoba w stanie po spożyciu alkoholu, środka działającego podobnie do alkoholu lub będąca pod wpływem środka odurzającego. Dyspozycję usunięcia statku lub innego obiektu pływającego wydaje policjant. Zgodnie z ustawą corocznie określa się w drodze uchwały wysokość opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających, biorąc pod uwagę stawki tych opłat określone we właściwym obwieszczeniu ministra finansów. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje, Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego, a także Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Dwadzieścia głosów za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję bardzo, stwierdzam przyjęcie uchwały. 3. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Urząd Miasta Kalisza Jednostek Oświatowych Miasta Kalisza, strony 5-7 materiałów sesyjnych. Ustawa o samorządzie gminnym wskazuje możliwość zapewnienia przez gminę wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych gminy zaliczanych do sektora finansów publicznych.
Powierzenie Urzędowi Miasta Kalisza Wspólnej Obsługi Informatycznej wszystkich jednostek oświatowych Miasta Kalisza ma na celu racjonalizację kosztów związanych z zakupem i funkcjonowaniem programów informatycznych wykorzystywanych przy realizacji nałożonych na kierowników jednostek oświatowych oraz organ prowadzący przez przepisy prawa zadań i obowiązków. Zakres wspólnej obsługi informatycznej w ramach uchwały zmieniającej dotyczyć będzie dodatkowo prowadzenia rachunkowości w oświatowych jednostkach budżetowych za pomocą komputerowych systemów finansowo-księgowych, w tym programu służącego do ewidencji składników majątku. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje, Komisja Edukacji, Kultury i Sportu oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Dwadzieścia głosów za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Przechodzimy do punktu czwartego. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowanego z dotychczasowym najemcą na czas nieokreślony, strony 8-9 materiałów sesyjnych. W świetle ustawy o samorządzie gminnym podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad m.in. wynajmowania nieruchomości na czas nieoznaczony, zastrzeżone zostało do wyłącznej kompetencji Rady Gminy. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Kalisza z września 2009 roku prezydent miasta Kalisza może po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat zawierać kolejne umowy najmu z tą samą stroną, gdy przedmiotem jest ta sama nieruchomość albo jej część. W przypadku kolejnych umów zawieranych na czas oznaczony łączny okres ich trwania wraz z pierwszą umową nie może przekroczyć 10 lat. Ze względu na znikome zainteresowanie wynajmowaniem w organizowanych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Kaliszu przetargach pomieszczeń usytuowanych w budynkach funkcjonowania jednostek medycznych oraz przyzwyczajeniem mieszkańców miasta Kalisza do dostępu do świadczeń oferowanych przez przedmiotową firmę, zasadnym jest zawarcie umowy z firmą MedService, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na czas nieoznaczony. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje, Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej, Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej, Komisja Budżetu i Finansów oraz Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. 20 głosów za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Punkt 5. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu Kaliska Karta Mieszkańca, strony 10-11. W związku z prowadzonymi działaniami zmierzającymi do wprowadzenia bezpłatnej komunikacji miejskiej na terenie miasta Kalisza dla posiadaczy Kaliskiej Karty Mieszkańca konieczna jest zmiana warunków ubiegania się o wydanie karty. Warunkiem wydania Kaliskiej Karty Mieszkańca jest zameldowanie się na pobyt stały na terenie miasta Kalisza. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje merytoryczne, Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej, Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej, Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. 20 głosów za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. 6. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Długiej i Szerokiej, strony 12-14. Na terenie obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Długiej i Szerokiej zlokalizowany jest zakład spółki z ograniczoną odpowiedzialnością FF Marka Własna. Spółka ta wystąpiła do prezydenta miasta Kalisza z wnioskiem o umożliwienie realizacji instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 708 kW, na terenie własnego zakładu. Obecnie ustalenia planu uniemożliwiają wydanie pozwolenia, dlatego mając na względzie trudną sytuację na rynku energii, zasadnym jest dokonanie zmiany ustaleń dotychczasowego planu. Projekt uchwały omówiły i pozytywnie zaopiniowały komisje, Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej, Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. 20 głosów za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały.
Uchwała nr 7. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego linii wysokiego napięcia 110 kV relacji Konin Południe, Kalisz Północ oraz linii wysokiego napięcia 110 kV relacji Ceków, Kalisz Piwonice, strony 15-20 materiałów sesyjnych. Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w celu ustalenia przeznaczenia terenów oraz określenia sposobu ich zagospodarowania Rada Gminy podejmuje uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Spółka energetyczna Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku zwróciła się do prezydenta miasta Kalisza z wnioskiem o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania w związku z realizacją inwestycji celu publicznego polegającą na modernizacji istniejącej na powierzchni linii elektroenergetycznej Konin Południe - Kalisz Północ oraz modernizacji istniejącej na powierzchni linii elektroenergetycznej relacji Ceków - Kalisz Piwonice. Konieczność realizacji przedmiotowej inwestycji wynika z wieku linii, a także potrzeby poprawy jakości zasilania dla odbiorców przyłączonych. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej, Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. 20 głosów za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Przechodzimy do punktu 8. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen maksymalnych za usługi przewozowe w publicznym transporcie, strony 21-23. Zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym Rada Miasta Kalisza może ustalić maksymalne ceny za usługi przewozowe. Prezydent Miasta Kalisza jako organizator publicznego transportu zbiorowego ustala zaś szczegółowy cennik za usługi przewozowe oraz sposoby dystrybucji biletów. Nowelizacji przedmiotowej uchwały dokonuje się na wniosek Kaliskich Linii Autobusowych, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, celem zawężenia rodzajów biletów w komunikacji miejskiej oraz urealnienia cen. Termin wejścia w życie przedmiotowej zmiany zakłada się na dzień 1 stycznia 2023 roku, który również będzie zbieżny z terminem wprowadzenia bezpłatnej komunikacji miejskiej dla osób posiadających Kaliską Kartę Mieszkańca. Podwyższenie opłaty za zakup biletów komunikacji miejskiej będzie dotyczyć osób, które nie posiadają Kaliskiej Karty Mieszkańca i stanowić będzie dodatkową motywację do jej wyrobienia. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje merytoryczne, Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej, Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Pani radna Barbara Oliwiecka, proszę. Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, Szanowni Goście. Ja pozwolę sobie zabrać głos w tym punkcie, ale też nawiążę do kolejnej uchwały właśnie, którą będziemy głosować, czyli wprowadzenie bezpłatnego transportu. Bardzo się cieszę, że będziemy mieć w Kaliszu bezpłatny transport publiczny. Jako Klub Radnych Polska 2050 popieramy takie działania, które są i proekologiczne i promują transport publiczny i mam nadzieję pozwolą nam odkorkować troszkę Kalisz. Mam jednak pytanie, z którym zwrócili się do mnie mieszkańcy gmin ościennych, ale też uczniowie, którzy z Kalisza dojeżdżają do Ostrowa Wielkopolskiego, na przykład do szkół. Z jakimi gminami miasto ma w tej chwili podpisane porozumienie, bo wiem, że te porozumienia były wypowiadane, były rozwiązywane. Czy zmieni się siatka połączeń z gminami ościennymi? Na Komisji Edukacji rozmawialiśmy o tym, że aż 40% uczniów uczących się w kaliskich szkołach ponadpodstawowych to są uczniowie spoza Kalisza, czyli dojeżdżają do nas. Byłoby bardzo dobrze, gdyby mogli to robić, oczywiście korzystając z autobusów publicznych. Te ceny, ta podwyżka dla tej grupy jest bardzo wysoka, ale też rodzą się obawy, czy siatka połączeń będzie w jakiś sposób zmieniana. Bardzo proszę, jeżeli można uzyskać tą odpowiedź teraz, to bardzo proszę. Dziękuję. Byłbym bardzo wdzięczny o udzielenie odpowiedzi. Pan prezydent, proszę. Panie przewodniczący, pani radna, Wysoka Rado. Więc tak, no można powiedzieć, że ten nowa siatka połączeń, ona była prezentowana tak do konsultacji, także tam żadnych tutaj zaskoczeń nie powinno być. Jeżeli chodzi o porozumienia, które my podpisujemy z gminami tutaj ościennymi, to w
tym momencie właśnie takie porozumienia przygotowujemy. Co do dokładnego kształtu tego porozumienia, w tej chwili będą wywoływane dopiero uchwały chyba intencyjne w poszczególnych gminach o przystąpieniu do tych porozumień. Dokładny kształt będzie oczywiście wypracowany w wyniku no właśnie negocjacji, ponieważ na tych warunkach, na których my w tej chwili jeździliśmy, już jeździć nie będziemy. Były to warunki, można powiedzieć, no niekorzystne dla naszej spółki i dla naszego miasta. Musimy pamiętać, że Kaliskie Linie Autobusowe to jest spółka miejska, która jest powołana do tego, żeby obsługiwać mieszkańców Kalisza głównie, a nie ościennych gmin. Możemy to robić, ale na warunkach takich, które po prostu wynikają z konkretnych wyliczeń, które mamy przedstawione. Wiemy o problemie dojeżdżających uczniów, będziemy starać się jakby ten problem również tutaj rozwiązać i zapewnić im możliwość dojazdu. Natomiast z drugiej strony, tak na dobrą sprawę, to leży to jakby po stronie wójtów, burmistrzów, ewentualnie tych gmin, z których uczniowie do Kalisza dojeżdżają. Także mam nadzieję, że my taką dobrą formułę tutaj wypracujemy. Chodzi o to, żeby to wszystko funkcjonowało podobnie, jak funkcjonuje. Co do wysokości opłat, wójt również, czy burmistrz takiej gminy może podjąć decyzję o w jakiejś formie refundacji takich przejazdów swoim uczniom. Także to wszystko jest do dopracowania. Natomiast my, szanowni państwo, jeżeli chcemy polepszać jakość usług tutaj na terenie Kalisza, no musimy też szukać kosztów optymalizowania tych i optymalizacji tych usług i mieć jakby z przodu gdzieś tam jedną myśl, że działamy tutaj głównie dla mieszkańców Kalisza i to ci ludzie, którzy tu mieszkają, tu są zameldowani, tu płacą podatki, w pierwszej kolejności powinni z tych usług korzystać. Tak? Natomiast jeżeli myślę, że to jest również zachęta do tego, by tereny, powiedzmy podmiejskie, no chciały się przyłączyć do Kalisza, tak? No bo w takim układzie po prostu może się to opłacać, tak? Na ten moment ta koncepcja, jeżeli chodzi o funkcjonowanie Kaliskich Linii Autobusowych, była przedstawiona. Były uwagi, tak jak powiedzieliśmy, ta firma, która te uwagi przygotowywała, była no, zaszokowana ilością, liczbą ankiet i ankietujących osób, które powiedzmy wróciły z tą informacją do nas odnośnie funkcjonowania Kaliskich Linii Autobusowych. Także można powiedzieć, że ten odzew był niespotykany w skali kraju i myślę, że to też świadczy o tym, jak to jest, można powiedzieć, ważki problem tutaj w Kaliszu. Także myślę, że dużo pozytywnych rzeczy głównie dla mieszkańców Kalisza wprowadzamy. Mieszkańcy gmin ościennych no, będą musieli po prostu, że tak powiem, do tej nowej rzeczywistości się trochę dostosować. Rozmowy prowadzimy z Ostrowem, ze Skalmierzycami, z Opatówkiem, z wójtem podłużnym tutaj, z Godzieszami. Tak, także myślę, że nikt nie powinien być poszkodowany. Podejrzewam, że część tych uchwał zostanie wywołana na najbliższych sesjach w Radach Gmin. Także porozumienia będą, ale co do kształtu to jeszcze w tej chwili negocjujemy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pozwolę sobie udzielić głosu. Szanowny panie prezydencie, dołączając się niejako do zapytania pani radnej Barbary Olgieckiej, chciałbym też zauważyć, że oczywiście mówi pan tutaj o sprawach związanych z porozumieniami, które będą zawarte i oczywiście ja się w pełni zgadzam i nie ukrywam, że popieram tutaj te wszystkie idee związane z bezpłatną komunikacją. Natomiast chciałbym, żebyśmy pamiętali o tym, że ci mieszkańcy aglomeracji kalisko-ostrowskiej, którzy są właśnie z naszych tutaj okolic i dla których też w jakiś sposób powinny być ułatwienia związane z komunikacją,
w przyszłości być może zostaną kaliszanami, ale niekoniecznie trzeba ich do tego zmuszać poprzez narzucanie takich, nie wiem, odmiennych bardzo mocno stawek, jeżeli chodzi o transport. A z drugiej strony w takiej perspektywie strategicznej też, żebyśmy pamiętali o tym, oczywiście to nie będzie z roku na rok, ale żeby to nie zniechęcało jakby uczniów okolicznych, młodzieży z okolicznych gmin do uczenia się na terenie Kalisza. I to jest też bardzo ważne. Ja tak jak powiedziałem, popieram, jeżeli chodzi o kwestie związane z ideą, natomiast jeszcze raz bardzo mocno nakłaniam do tego, żeby te porozumienia były z sąsiednimi gminami rzeczywiście realnymi porozumieniami, na mocy których ta młodzież, która dojeżdża do kaliskich szkół, gdzie w dużej mierze pracują kaliscy nauczyciele, gdzie pracuje ludzie z kaliskiej administracji, jeżeli chodzi o administrację szkolną, żeby mieli w przyszłości pracę. Dziękuję bardzo. Proszę, oczywiście. Panie Przewodniczący, żeby nie było tutaj pewnych niedomówień, stawki będą rzeczywiste, urealnione, a nie jakieś takie zaporowe. Powiedzmy, my nikogo do niczego, panie Przewodniczący, nie chcemy zmuszać, jedynie możemy zachęcać, dokładnie. I stawki muszą być w pewien sposób urealnione. Wszyscy wiemy, co się dzieje dookoła. Natomiast, tak jak było tu powiedziane, no celem nadrzędnym jest to, by w Kaliszu była bezpłatna, dobrze funkcjonująca komunikacja z coraz lepszą flotą, z dobrą jakby siatką rozlokowania przystanków, punktualna, niezawodna i szybka, bo tylko wtedy mieszkańcy zdecydują się, żeby zostawić samochód i wybrać komunikację publiczną. I oby tak było. Pan radny Artur Kijewski, proszę. Panie Przewodniczący, o tak chyba lepiej słychać. Tak, przepraszam, najpierw chciałem prosić o mówienie wprost do mikrofonu, bo czasem tutaj tak gdzieś po bokach, nie wiem, czy państwo słyszycie wszystko dobrze, ale trochę jak mikrofon nie zbiera tak idealnie. Natomiast co do tego tematu, tak jak mówiła pani Oliwiecka, było to poruszane na Komisji Edukacji i również na Komisji Budżetu, sprawa tych uczniów. Wygląda to następująco. Oczywiście jako radni miasta Kalisza przede wszystkim musimy najpierw zadbać o interes miasta. Wiadomo, że jest ponad 40% tych uczniów, którzy uczą się w szkołach średnich kaliskich. Oczywiście panowie samorządowcy z ościennych gmin czy powiatów, mając to na względzie, powinni również zastanowić się nad właśnie sprawą porozumień, jakby ułatwienia tym uczniom dojazdu do szkoły, bo ja wiem, że jest argument, że subwencja idzie za uczniem, ale jak państwo wiecie, koszty utrzymania szkół, czyli które są i tak wyższe, ponosi właśnie samorząd Kalisza. Także dobrze by było, gdyby to państwo samorządowcy ościenni też uwzględnili tę sprawę. Natomiast po wypowiedzi tutaj pana Skarżyńskiego i pana prezydenta Kinastowskiego uważam, że jak najszybciej powinien powrócić temat co do komunikacji, rozważenia sprawy karty aglomeracyjnej, komunikacyjnej dotyczącej przejazdów autobusowych i to jakby w szerszym kontekście, bo inne aglomeracje to już mają przećwiczone. I w tym momencie rzeczywiście aglomeracja Kalisko-Ostrowska pokaże, że samorządy chcą ze sobą współpracować, bo to różnie bywa, ale to jest taki wspólny temat. Po prostu dbamy o młode pokolenie, umożliwiamy im dojazd do szkół, czy to będą jeździć do, wiadomo, no Kalisz z Ostrowem mają tutaj pozycję dominującą, jeśli chodzi o szkoły średnie, ale to jest kwestia, która powinna być rozpatrzona przez samorządowców i w tym momencie byśmy mieli niejako załatwiony temat dojazdu młodzieży. Operatorzy linii mieliby też sprawę jasną. Myślę, że wszystkim by ułatwiło to życie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Myślę, że jest to pomysł wart rzeczywiście rozpatrzenia i myślę, że tutaj służby pana prezydenta się tym zajmą. Zresztą nie tylko pana prezydenta, bo rzeczywiście jest to sprawa dotycząca całej aglomeracji. Szanowni państwo, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Trzynaście głosów za, jeden głos przeciw, sześć głosów wstrzymujących. Dziękuję bardzo. Stwierdzam przyjęcie uchwały. Punkt dziewiąty. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej na terenie Kalisza i gmin
z którymi miasto Kalisz zawarło porozumienie, strony 24-25. W ustawie o publicznym transporcie zbiorowym dano Radzie Gminy możliwość ustalenia cen za usługi przewozowe w gminnych przewozach pasażerskich w publicznym transporcie zbiorowym, tym samym możliwość ich zróżnicowania w zależności od wybranych grup pasażerów. Wprowadzenie bezpłatnych przewozów w sieci Kaliskiej Komunikacji Miejskiej dla posiadaczy Kaliskiej Karty Mieszkańca jest inicjatywą wielowymiarową. Jej oddziaływanie obejmuje różne obszary funkcjonowania miasta, m.in. społeczny i środowiskowy. Uprawnienie do bezpłatnej komunikacji stanowić będzie także zachętę dla mieszkańców do zameldowania się w Kaliszu oraz rozliczania podatku dochodowego w pierwszym urzędzie skarbowym w Kaliszu. Projekt uchwały omówiły i pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja Rozwoju Mienia Miasta i Integracji Europejskiej, Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Dwadzieścia głosów za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu 10. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia i przyjęcia do realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Kalisza. Aktualizacja, strony 26-331 materiałów sesyjnych. Miasto Kalisz posiada uchwalony przez Radę Miejską Kalisza i pozytywnie zaopiniowany przez doradcę energetycznego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu plan gospodarki niskoemisyjnej. Koniecznym jest jego zaktualizowanie zgodnie z wykazem zamieszczonym w uzasadnieniu do przedmiotowego projektu uchwały. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja Rozwoju Mienia Miasta i Integracji Europejskiej, Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie przycisku. Dwadzieścia jeden głosów za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Punkt 11. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia aktualizacji założeń dla planu zaopatrzenia miasta Kalisza w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2016-2030, strony 332-450 materiałów sesyjnych. Miasto Kalisz posiada uchwaloną przez Radę Miasta Kalisza i pozytywnie zaopiniowaną przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz zgodnością z polityką energetyczną państwa aktualizację założeń do planu zaopatrzenia miasta Kalisz w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2016-2030. Przedmiotowa aktualizacja obejmuje rozszerzenie zapisów wpisanych do dotychczasowego dokumentu o potencjalne zadania związane z wykorzystaniem energii geotermalnej, w tym wykonania otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego geotermii wysokotemperaturowej w celu określenia możliwości wykorzystania zasobów geotermalnych miasta Kalisza. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja Rozwoju Mienia Miasta i Integracji Europejskiej, Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Dwadzieścia jeden głosów za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Punkt 12. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania i przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Kalisz, strony 451-452 materiałów sesyjnych. Obowiązujący regulamin wymaga aktualizacji zapisów w związku z ustawą o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza funkcję mentora nauczyciela przydzielonego przez dyrektora szkoły nauczycielowi odbywającemu przygotowanie do zawodu nauczyciela. Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji i nauki nauczyciele, którym powierzono sprawowanie funkcji mentora, uprawnieni są do uzyskania dodatku funkcyjnego. Na tej podstawie wprowadza się dodatek funkcyjny dla mentora w kwocie określonej wcześniej za sprawowanie funkcji opiekuna stażu. Nowelizacja Karty Nauczyciela wprowadza także zmiany w stopniach awansu zawodowego nauczycieli, likwidując stopień awansu nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego. Tym samym wprowadza się zmianę w niniejszym regulaminie. Wprowadza się także zmiany w kryteriach przyznawania nagród prezydenta miasta Kalisza dla dyrektorów szkół w celu poszerzenia możliwości wykorzystania narzędzia motywującego do pracy, jakim są nagrody.
Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje, Komisja Edukacji, Kultury i Sportu oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Pan radny Lasiecki. 21 głosów za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Punkt 13. Uchwała w sprawie szczegółowych zasad, sposobu, trybu oraz organów i osób uprawnionych do umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających miastu Kalisz lub jego jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej strony 453-456 materiałów sesyjnych. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest do określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg, to jest umorzeń, odroczeń lub rozłożeń na raty, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionej do udzielania tych ulg. Uchwała obowiązująca w dotychczasowej formie wymagała doprecyzowania i ujednolicenia zasad dotyczących udzielania ulg, w tym m.in. w zakresie rozszerzenia słowniczka pojęć, wskazania elementów, które winno zawierać jednostronne oświadczenie woli oraz ugoda, a także określenie dokumentów wymaganych do złożenia celem rozpatrzenia wniosku. Po uchwaleniu zasad dotyczących udzielania ulg w przygotowanej formie uchwała w dotychczas obowiązującym kształcie straci moc. Projekt uchwały został zgłoszony do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który do wyżej wymienionego projektu nie wniósł zastrzeżeń. Ponadto projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje, Komisja Rozwoju, Mienia Miasta Integracji Europejskiej oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie przycisku. Dwadzieścia 22 głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Punkt 14. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok, strony 457-567. Szczegółowe informacje o zmianach w budżecie na 2022 rok sporządzonych na podstawie wniosków naczelników wydziałów, kierowników biur, dyrektorów jednostek są zawarte w uzasadnieniu projektu uchwały. Autopoprawki do projektu uchwały otrzymaliście Państwo w dniu wczorajszym i dzisiejszym. Proszę Panią Anetę Ochocką, skarbnika miasta Kalisza, o zabranie głosu w tej sprawie. Panie Przewodniczący, Panowie Prezydenci, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Na wstępie chciałabym przekazać taką informację dotyczącą wykonania budżetu miasta i wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze. Ja na posiedzeniach poszczególnych komisji w tym miesiącu omawiałam Państwu to wykonanie i ta informacja została również przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej, która w tym zakresie w dniu wczorajszym przekazała nam stosowną opinię. Przepraszam bardzo Pani Skarbnik, punkt 6 sesji. Będzie? Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze. Aha, no to dobrze Panie Przewodniczący, przepraszam, bo w dniu wczorajszym otrzymałam informację, że ta informacja będzie przekazana na poszczególnych komisjach przed sesją październikową. Była, ale jest dobrze, w każdym bądź razie opinia jest pozytywna, ja ją też i szczegółowo minie
omówię w kolejnym punkcie. Przejdę teraz do autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta. W związku ze zmianami wprowadzonymi w ramach tej autopoprawki do uchwały budżetowej zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu Kalisza o kwotę 17 194 730 zł 6 groszy do wysokości 776 702 281 zł 51 groszy i zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Kalisza na 2022 rok o kwotę 11 194 730 zł 6 groszy do wysokości 860 172 503 zł 22 grosze. Deficyt budżetu wynosi 83 470 221 zł 71 groszy. Na posiedzeniu Komisji Budżetu w dniu 27 września szczegółowo omawiałam Państwu te zmiany, ale jeszcze raz pokrótce je powtórzę. Miasto otrzymało środki od wojewody wielkopolskiego w wysokości 16 836 735 zł. Dotyczą one realizacji wypłat dodatku na wniosek węglowy. I taka zmiana została wprowadzona przez Biuro Świadczeń Rodzinnych, zmiana w planie wydatku. Taki wniosek został złożony, natomiast środki, które otrzymaliśmy, to 5 852 250 zł. Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska złożył wniosek na kwotę 740 tysięcy. Środki te określone we wniosku są wynikiem analizy ilości wniosków złożonych przez mieszkańców Kalisza o wymianę źródeł ogrzewania na ekologiczne. Dotychczasowy plan, przypomnę Państwu, dotacji na kwotę 1 411 836 zł 38 groszy został w całości wykorzystany. Ponadto Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska złożył wniosek na 3 492 339 złotych 52 grosze z uwagi na zakończenie umowy w sprawie usunięcia unieszkodliwienia niewłaściwie składowanych odpadów przy ulicy Wrocławskiej 164A w Kaliszu przed terminem i przy wykorzystaniu niepełnej wartości umowy. Ta kwota 1 746 169 złotych 76 groszy. Udział miasta będzie przeznaczona na koszty usługi oświetlenia. Wnioski złożone przez Wydział Rozbudowy Miasta o zmianę w planie wydatków powiatu. Pierwszy z nich na kwotę 789 tysięcy zmniejsza się w budżecie powiatu. Plan na zadaniu przebudowa, rozbudowa budynku specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego nr 2 w Kaliszu. O tę kwotę, jest to modernizacja tego budynku. I kolejny wniosek Wydziału Rozbudowy Miasta 260 tysięcy. Zwiększa się plan na zadaniu. Rewitalizacja centrum miasta Kalisza 195 tysięcy z uwagi na zmianę ekspozycji znaleziska na głównym rynku poprzez zmiany wewnątrz komory żompi. To jest dostosowanie przegród wewnętrznych, instalacji elektrycznej, zabezpieczenia tej żompi poprzez jego zasypanie odpowiednim żwirem. Istnieje konieczność przekazania środków na ten cel. I także na zadanie pod nazwą budowa budynku Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kaliszu 65 tysięcy w związku z wystąpieniem przez wykonawcę robót prośby o rewaloryzację wynagrodzenia umownego. Zarząd Dróg Miejskich dokonuje zmian w planie wydatków. Pierwszy z nich na kwotę 11 400 tysięcy w związku z planowanym przesunięciem z roku 2022 na 2023 realizacji zadania pod nazwą budowa połączenia ulicy Szerokiej z ulicą Łódzką w Kaliszu, etap drugi, odcinek od ulicy Żwirki i Wigury do ulicy Warszawskiej. W związku z tym zmniejsza się plan wydatków tegorocznych o tę kwotę.
Następna zmiana przygotowana przez dyrektora Zarządu Dróg Miejskich, kwota 5 300 000, dokonuje się zmniejszeń na zadaniach. Przebudowa placu Jana Kielińskiego, placu Jana Pawła II, placu Świętego Józefa o kwotę 1 459 860 zł. A także z programu budowy i przebudowy dróg osiedlowych, ulica Czaszkowska, odcinek od ulicy Nowy Świat do ulicy Fabrycznej o kwotę 1 600 000 zł, ulica Łazienna plus ulica Mariańska, kwota 2 240 000 zł, a także ulica Mazurska, kwota 140 zł. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na tych zadaniach w łącznej kwocie, tak jak wspomniałam, 5 300 000 zł, i przeznacza się te środki na realizację dwóch zadań. Budowa połączenia ulicy Szerokiej z ulicą Łódzką w Kaliszu, etap pierwszy, kwota 2 100 000 zł zwiększenia, i rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od Rogatki do granicy miasta Kalisza, etap pierwszy, kwota 3 200 000. Jednocześnie zmienia się nazwy zadań z programu budowy i przebudowy dróg osiedlowych, wprowadzając takie określenie WPF, znaczące wieloletnia prognoza finansowa. Chodzi o ulicę Czaszkowską, odcinek od ulicy Nowy Świat do ulicy Fabrycznej, i ulicę Łazienną plus ulicę Mariańską. Następnie Zarząd Dróg Miejskich dokonuje zwiększenia planu wydatków na kwotę 3 200 000 zł w związku z koniecznością wykonania niemożliwych do przewidzenia robót dodatkowych oraz koniecznością uwzględnienia waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy robót na zadaniu pod nazwą robót zbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od Rogatki do granicy miasta Kalisza, etap pierwszy. W związku z tym zwiększa się plan na tym zadaniu o tę kwotę. Jeszcze jeden wniosek złożony przez Zarząd Dróg Miejskich, kwota 2 100 000 w związku z koniecznością wykonania niemożliwych do przewidzenia robót dodatkowych oraz koniecznością uwzględnienia waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy robót na zadaniu pod nazwą budowa połączenia ulicy Szerokiej z ulicą Łódzką w Kaliszu, etap pierwszy, odcinek od ulicy Łódzkiej do ulicy Żwirki i Wigury. Zwiększa się plan wydatków na tym zadaniu o tę kwotę. Następne wnioski złożone zostały przez Wydział Gospodarowania Mieniem. Kwota 800 000 zł. Zwiększenie w planie wydatków o tę kwotę. Środki zostaną przekazane na dopłatę do kapitału własnego spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej spółka z o.o. na bieżące funkcjonowanie spółki. I jeszcze jeden wniosek złożony przez Wydział Gospodarowania Mieniem, 81 000, w związku z opłaceniem podatku VAT od aportu do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe. Przedmiotem tego aportu będzie wybudowanie ze środków własnych infrastruktury oświetlenia ulicznego i drogowego o wartości netto 873 141 zł 8 groszy. Wydział Spraw Obywatelskich złożył wniosek na kwotę 5 522 026 zł 54 grosze na wypłatę rekompensaty dla kaliskich linii autobusowych spółka z o.o., a także w tym kwota 241 642 39 groszy, waloryzacja rekompensaty spowodowanej wzrostem cen paliw. Następny wniosek złożony przez Wydział Spraw Obywatelskich, 217 799 zł 28 groszy. Wniosek o zmianę w planie wydatków i dochodów miasta w związku z zawarciem z gminą Gołchów oraz gminą i miastem Nowe Skalmierzyce aneksów do obecnych porozumień międzygminnych dotyczących wykonywania publicznego transportu zbiorowego. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 217 799 zł 28 groszy, a także na aktualizację planu zrównoważonego transportu zbiorowego dla miasta Kalisza wydział złożył wniosek o zmianę w planie wydatków. Dotyczy to kwoty 39 000 i na zwiększenia opłat z tytułu zużycia energii na dworcu, dworcu autobusowym 20 000 zł. Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych złożył wniosek na kwotę
153 248 złotych 16 groszy w związku z podpisaniem umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie przebudowy i modernizacji warsztatów terapii zajęciowej przy ulicy Złotej. Kolejny wniosek złożony przez Wydział Spraw Społecznych Mieszkaniowych na kwotę 465 866 zł to zwiększenie wydatków na dodatki mieszkaniowe w związku ze zmianą kryterium dochodowego wprowadzoną ustawą z dnia 1 lipca 2021. Po dokonanej analizie okazało się, że zaplanowana kwota nie jest wystarczająca do pokrycia wydatków na świadczenia dla osób fizycznych przyznawanych decyzjami prezydenta miasta Kalisza. I jeszcze jeden wniosek na 215 866 zł złożonych przez Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych w związku z pismem dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o dofinansowanie w okresie od października do grudnia 2022 roku 13,4 etatów osób zajmujących się poradnictwem, pomocą oraz zabezpieczeniem schronienia dla osób doświadczających przemocy. Tutaj należy dokonać stosownego przesunięcia w związku z tą sytuacją. Część wynagrodzeń zostanie sfinansowana ze środków pochodzących z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej złożył wniosek na kwotę 35 329 zł o zmianie w planie dochodów i wydatków. Środki pochodzą z wypracowanych ponadplanowych dochodów z uwagi na konieczność opłacenia kosztów pobytu kolejnych dzieci urodzonych w Kaliszu umieszczonych w zakładach opiekuńczo-leczniczych. Zachodzi taka konieczność zwiększenia planu wydatków. Biuro Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt złożyło wniosek na kwotę 15 500 zł z uwagi na oszczędności wygospodarowane podczas zakupu samochodu służbowego na rzecz schroniska. Stosowne jest podjęcie działań mających na celu zagospodarowanie tych środków finansowych na opłaty związane z opieką weterynaryjną dla zwierząt oraz usuwaniem odpadów komunalnych w tym roku. Biuro złożyło także drugi wniosek na kwotę 2280 zł 77 groszy. To są środki, które wpłynęły na konto darowizn Biura Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt i zostaną przeznaczone na wydatki bieżące i wydatkowane na zakup energii. Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki złożył wniosek na 6 tysięcy złotych. Wydział wnioskuje o zwiększenie planu środków na wydatki bieżące, które zostaną przekazane dla Stowarzyszenia Orkiestry Dętej OSP Dobrzec Kalisz na cele związane z uświetnieniem wydarzeń kaliskich, uroczystości patriotycznych, Mikołajek lub innych wydarzeń organizowanych przez miasto Kalisz. Wydział Kultury i Sztuki złożył także wniosek na kwotę 467 055 zł na środki, na dotację przedmiotową dla Ośrodka Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu w związku ze znacznym wzrostem cen mediów i usług. Zaistniała taka potrzeba, aby tutaj zwiększyć tę dotację o tę kwotę. I jeszcze dwa wnioski. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu złożył wniosek na kwotę 60 tysięcy złotych. Środki te zostaną przeznaczone na dofinansowanie bieżących kosztów utrzymania i funkcjonowania Komendy Państwowej Straży Pożarnej. I ostatni wniosek złożony przez Biuro Cmentarza Komunalnego, kwota 36 tysięcy. Jest to kwota, która odpowiada kosztom realizacji projektu Drewno jest z lasu, finansowanego w 100% przez Lasy Państwowe, a projekt służy osobom odwiedzającym cmentarz komunalny. To wszystkie wnioski, które zostały złożone w ramach tej autopoprawki. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Może rzeczywiście z mównicy. Szanowny Panie Prezydencie, Pani Skarbnik, ja przed naszą przerwą wakacyjną prosiłem o to, żeby
kiedy są przygotowywane wnioski, zwłaszcza wnioski budżetowe, to żeby się przyjrzeć temu po to, żeby radni mieli szansę jakby popracować nad tymi poszczególnymi wnioskami do budżetu. Znaczy chodzi mi tutaj o zmianach w budżecie. I my zbieramy się na komisjach, które analizują jakby szczegółowo i pracują na zasadzie takiej, zwłaszcza te kwestie związane z wydatkami są bardzo często przedmiotem dyskusji. Tak naprawdę państwo, mieszkańcy Kalisza, którzy obserwują sesję Rady Miasta Kalisza, bardzo często widzą tylko i wyłącznie efekt końcowy naszych prac, czyli to, że my głosujemy, to przebiega w miarę tak powiedzmy, że sprawnie, ale gro dyskusji toczy się właśnie na komisjach. I nie ukrywam, że właśnie te sprawy budżetowe są dla nas dość często bardzo ważne, sprawy związane z wydatkami. I w tym miesiącu, jeżeli chodzi o uchwałę budżetową, na komisjach dyskutowaliśmy też nad tą uchwałą, nad zmianą tej uchwały, gdzie były wydatki na poziomie prawie 7 milionów, 6 milionów 940 tysięcy. Natomiast autopoprawką z dnia wczorajszego i z dnia dzisiejszego wprowadzamy wydatki na poziomie ponad 11 milionów złotych. I moja prośba, ponowię tę prośbę, która była przed wakacjami. Jeżeli mamy tak duże jakby wydatki, tak duże pozycje, to spróbujmy dostarczyć materiał radnym wcześniej do bardziej gruntownego przepracowania. To o tym mówiłem w czerwcu i prosiłbym jeszcze raz o to, żeby no, traktować poważnie Radę Miasta Kalisza i żeby przekazywać te informacje po prostu wcześniej. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, mogę zabrać głos. Proszę. Ja może, to znaczy tak, tę autopoprawkę, którą przed momentem omawiałam szczegółowo, wniosek po wniosku na Komisji Budżetu, ostatniej komisji, która odbyła się w dniu 27 września. Zdaję sobie sprawę, że nie wszyscy radni byli obecni na tej komisji. Jeżeli mogłabym się usprawiedliwić, to może przekażę taką informację, że w czasie takim wakacyjnym, kiedy nie odbywały się posiedzenia sesji, służby finansowe Urzędu Miasta łącznie z panem prezydentem i z kierownikami zarówno jednostek organizacyjnych miasta, jak i wydziałów analizowały szczegółowo wykonanie budżetu tegorocznego, a także zadania, które mają być realizowane do końca bieżącego roku. I tutaj w związku z tym było bardzo dużo zmian wprowadzonych przez te jednostki i poszczególne wydziały. Dodatkowo też w miesiącu październiku z uwagi na już rozpoczęcie prac nad przyszłorocznym budżetem chcemy znacznie ograniczyć ilość zmian na najbliższą sesję październikową. To też jest może takie wytłumaczenie. Szanowni Państwo, prezydent miasta Kalisza w tym zakresie wydał stosowne zarządzenie do 30 września jednostki i większość wydziałów ma nam złożyć już projekty budżetu dochodów i wydatków. Natomiast do 5 października Wydział Finansowy, Wydział Edukacji, Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych. Wszystko to oczywiście zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miasta Kalisza w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Równolegle jeszcze Biuro Budżetu i Analiz przygotowuje się już do sporządzenia takiej informacji za 3 kwartały, która będzie obejmowała okres do 30 września bieżącego roku. To jest może też na wytłumaczenie się z tej sytuacji, dlaczego tych zmian jest bardzo dużo. Tak jak wspomniałam, analiza, która została przeprowadzona i taka nasza prośba ze strony służb urzędu, aby większość zmian już wprowadzić w związku z realizacją zadań poszczególnych jednostek i wydziału. I to po to, żeby ograniczyć tę ilość zmian, ponieważ przed nami naprawdę bardzo trudny czas, już przygotowujemy się do planowania przyszłorocznego budżetu. Dlatego tych zmian jest po prostu sporo. Dziękuję bardzo. Pani Skarbnik, czy ktoś z Państwa chciałby zabrać jeszcze głos?
Projekt uchwały w części merytorycznej pozytywnie zaopiniowały komisje, Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Komisja Samorządu Osiedlowego. Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej, Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej, a także Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej. Natomiast całościowo projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Prosiłbym najpierw o przegłosowanie autopoprawki numer 1. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Trzynaście głosów za, nie ma głosów przeciwnych, 10 wstrzymujących się. Dziękuję. Stwierdzam przyjęcie autopoprawki numer 1. Przechodzimy do autopoprawki numer 2. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem autopoprawki numer 2? Proszę nacisnąć. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. 13 głosów za, nie ma głosów przeciwnych, 10 głosów wstrzymujących. Dziękuję. Stwierdzam przyjęcie autopoprawki. A teraz proszę o przegłosowanie uchwały wraz z autopoprawkami. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Siedemnaście głosów za, nie ma głosów przeciwnych, 6 głosów wstrzymujących. Dziękuję. Stwierdzam przyjęcie uchwały wraz z autopoprawkami. Przechodzimy do punktu 15. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla miasta Kalisza na lata 2022-2043, strony 568-607 materiałów sesyjnych. Podjęcie uchwały dotyczy urealnienia wartości budżetowych w załączniku nr 1 oraz zmian w załączniku nr 2 pod nazwą Wykaz Przedsięwzięć do WPF, które wprowadzono na podstawie wniosków naczelników wydziałów oraz kierowników jednostek. Autopoprawki do projektu uchwały otrzymaliście Państwo w dniu wczorajszym i dzisiejszym i są powiązane z autopoprawkami do budżetu. Proszę panią Anetę Ochocką, skarbnika miasta, o zabranie głosu w tej sprawie. Panie przewodniczący, panowie prezydenci, Wysoka Rado, szanowni państwo. Autopoprawka w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla miasta Kalisza na lata 2022-2043 wprowadza nowe przedsięwzięcia, może je Państwu odczytam, a także zmiany w przedsięwzięciach, które już omawiałam przy omawianiu autopoprawki do uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej. Te nowe przedsięwzięcia to zadanie wprowadzone do wieloletniej w związku z kontynuacją realizacji zadania w 2023 roku, a chodzi o program budowy i przebudowy dróg osiedlowych ulica Łazienna plus ulica Mariańska. Także program budowy i przebudowy dróg osiedlowych ulica Czaszkowska, odcinek od ulicy Nowy Świat do ulicy Fabrycznej. To zadanie też wprowadza się do WPF-u w związku z kontynuacją zadania w 2023 roku. Wprowadza nowe zadanie budowa nowej drogi w Kaliszu, połączenie ulicy Księżnej Jolanty od ulicy Częstochowskiej z ulicą Budowlanych. To zadanie wprowadza się do WPF-u w związku z otrzymaniem wstępnej promesy potwierdzającej uzyskanie dofinansowania z programu rządowego Funduszu Polski Ład, program inwestycji strategicznych na realizację zadania w kwocie 19 milionów złotych, w tym w 2023 roku 9 milionów, w 2024 10 milionów. A także programy polityki zdrowotnej wczesnego wykrywania raka jelita grubego, którego celem jest ograniczenie zdrowotnych i społecznych skutków późnego wykrycia raka jelita grubego z badanej populacji poprzez wczesne wykrycie zmian chorobowych. To zadanie wprowadzone w łącznej kwocie 93 tysiące zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych jednostki samorządu terytorialnego. Kolejne nowe zadanie, opracowanie aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia miasta Kalisza w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2016-2030. 98 400 łączne nakłady finansowe. Nazwa zadania i wprowadza się nowe przedsięwzięcie usuwanie pojazdów z drogi, umieszczanie ich na parkingu strzeżonym w latach 2023-2025. Łączne nakłady 600 000 złotych.
Oczyszczanie miast i wsi, łączne nakłady 1 984 771,84 zł. Celem zadania jest zapewnienie utrzymania czystości w poszczególnych rejonach miasta i wykonanie i dostawa dokumentów komunikacyjnych oraz zakup tablic rejestracyjnych do Urzędu Miasta Kalisza. Łączne nakłady 5 545 849,83 zł. To zadanie też wprowadza się do wieloletniej prognozy finansowej w ramach autopoprawki. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Projekt uchwały w części merytorycznej pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego, Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej, Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej, a także Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej. Natomiast całościowo projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę najpierw o przegłosowanie autopoprawki numer 1. Kto z Państwa radnych jest za, jest przeciw lub się wstrzymał, proszę o naciśnięcie przycisku. Zamykam głosowanie. 13 głosów za, nie ma głosów przeciwnych, 9 wstrzymujących. Dziękuję, przyjęliśmy autopoprawkę numer 1. Teraz proszę o przegłosowanie autopoprawki numer 2. Kto z Państwa radnych jest za, przeciw lub się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Zamykam głosowanie. 13 głosów za, nie ma głosów przeciwnych, 9 wstrzymujących. Dziękuję. Przyjęliśmy autopoprawkę numer 2. Teraz proszę o przegłosowanie uchwały wraz z autopoprawkami. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Zamykam głosowanie. 13 głosów za, nie ma głosów przeciwnych, 9 wstrzymujących się. Dziękuję. Stwierdzam przyjęcie uchwały wraz z autopoprawkami. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu 16. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu Samorządowego Zakładu Budżetowego na 2022 rok. W oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą być udzielone dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych kalkulowane według stawek jednostkowych. Niniejszą uchwałą ustala się wysokość stawki dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu na dofinansowanie kosztów użytkowania w okresie od 1 października do 31 grudnia 2022 roku kompleksu sportowego przy ulicy Łódzkiej 1929, kompleksu obiektów stadionowych, hali sportowo-widowiskowej Arena przy ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego z zapleczem socjalno-sanitarnym, obiektu przy Wale Piastowskim 3. Projekt uchwały omówiły i pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja Edukacji, Kultury i Sportu oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Pani radna Barbara Oliwiecka. Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, Szanowni Radni. Oczywiście rozumiemy potrzebę zwiększenia dotacji dla OSIR-u, bo przy obecnych kosztach jest wręcz niemożliwe, żeby utrzymać obiekty w tym samym budżecie. Niemniej chciałam zwrócić uwagę i zwrócić się szczególnie do Pana Prezydenta, zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt. Na przystani, czyli w obiekcie, który należy do i jest administrowany przez Ośrodek Sportu, ma siedzibę kilka organizacji pozarządowych, które zwróciło się z wnioskiem do radnych, że koszty ogrzewania, które będą musiały ponieść w tym roku, znacznie przekraczają ich możliwości. Tam jest szacowana koło tona węgla na tydzień. Tak tutaj na Komisji Edukacji mówił pan Chiałkowski, bezpośrednio też przecież tym zainteresowany. Jeżeli przyjmiemy 4000 zł tona węgla, to jest 16 tysięcy miesięcznie. Te organizacje nie są w stanie podnieść tego kosztu. Na Komisji Edukacji rozmawialiśmy również o tym, że jakby Ośrodek Sportu nie ma narzędzi prawnych, żeby w jakiś sposób zwolnić te
te stowarzyszenia. Tam jest Kaliski Okręgowy Związek Żeglarski, Chówiec Kalisz, Harcerski Klub Żeglarski, Stowarzyszenie Polacy Dookoła Świata, Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Bank Chleba, Fundacja Akademia Zdrowia. Jest też, o ile dobrze pamiętam, Bractwo Rycerskie. Tak. Więc panie prezydencie, liczymy, że znajdzie się jakieś rozwiązanie, żeby pomóc tym organizacjom, choć domyślam się, że takich organizacji i takich podmiotów może być więcej, które się zwrócą do pana prezydenta. Ale no, nie możemy sobie pozwolić, żeby w okresie zimowych te organizacje, które przyciągają naprawdę sporą ilość młodzieży, no, żeby zaprzestały swoją działalność albo nie daj Boże wyprowadziły się z tego miejsca, bo one tworzą to miejsce. Także jest taka gorąca prośba i wniosek no, do pana prezydenta w tej sprawie. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo. Powiedziałbym, że z całym sercem przychylam się do głosu pani radnej w tym wypadku, akurat jeżeli chodzi o przystań, bo rzeczywiście są takie informacje, że no, tam ceny będą podniesione dość mocno. Czy ktoś z państwa chciałby jeszcze zabrać głos w tej sprawie? Szanowni państwo, jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie przycisku. Zamykam głosowanie. 18 głosów za, nie ma głosów przeciwnych, 3 głosy wstrzymujące. Dziękuję. Stwierdzam przyjęcie uchwały. Szanowni państwo, przechodzimy do punktu 17. Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie nadania nazwy Bydgoska Bydgoski obiektowi znajdującemu się na terenie miasta Kalisza. Petycja została rozpatrzona zgodnie z ustawą o petycjach. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie przycisku. Dwadzieścia 2 głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Przechodzimy do punktu 18. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi pana na dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu. Skarga została rozpatrzona zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie przycisku. Dwadzieścia 2 głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Punkt 19. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza na 2022 rok. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym komisje rady przekładają swoje plany pracy Radzie Gminy. Natomiast statut Miasta Kalisza stanowi, że plan pracy Komisji Rewizyjnej podlega zatwierdzeniu przez Radę. Klub Radnych Polska 2050 w Radzie Miasta Kalisza skierował do Rady Miasta Kalisza wniosek o wprowadzenie do planu pracy Komisji Rewizyjnej sprawy związanej z zakupem drzew w donicach ustawionych przy ulicach Zamkowej i Śródmiejskiej celem sprawdzenia, czy koszty zakupu drzew i donic nie były zawyżone w porównaniu do cen rynkowych. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Rewizyjna Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie przycisku. Dwadzieścia 1 głosów za, nie ma głosów przeciwnych, 1 głos wstrzymujący. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Przechodzimy do punktu 6 rzymskiego. Informacje. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2022 roku, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji przedsięwzięć, o których mowa w artykule 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury na pierwsze półrocze 2022 roku. Wyżej wymienione informacje otrzymaliście państwo w korespondencji 31 sierpnia tego roku. Zapoznały się z nimi i przyjęły do wiadomości wszystkie merytoryczne komisje Rady Miasta Kalisza. Czy mają państwo pytania do wymienionych informacji? Czy pani skarbnik chciałaby jeszcze zabrać głos? Nie, rozumiem. Wobec powyższego stwierdzam ich przyjęcie przez Radę Miasta Kalisza. Punkt 7.
Pismo Nadleśnictwa Kalisz dotyczące wydania przez Radę Gminy opinii dla projektu lasów ochronnych na podstawie artykułu 16 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach. Sprawę zawartą w piśmie pozytywnie zaopiniowały komisje, Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej, Komisja Rozwoju Mienia Miasta i Integracji Europejskiej oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Dziękuję. Opinie komisji są pozytywne, a zgodnie z przepisami ustawy o lasach Rada Gminy powinna wyrazić opinię w ciągu 2 miesięcy od otrzymania wystąpienia o jej wyrażenie. W razie upływu tego terminu uważa się, że Rada Gminy nie zgłasza zastrzeżeń, zatem podjęcie uchwały przez Radę Miasta Kalisza w tym temacie nie jest wymagane. Punkt 8. Rzymski. Odpowiedzi na interpelacje. Z informacji przekazanych przez Kancelarię Rady Miasta wynika, że radni, którzy złożyli interpelacje i zapytania na piśmie, otrzymują na bieżąco odpowiedzi na piśmie w terminie zgodnym ze statutem Kalisza. Czy ktoś z Państwa w odpowiedziach na interpelacje chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, to przechodzimy do punktu 9. Interpelacje. Kto z Państwa chciałby zabrać głos? Pani radna Barbara Oliwiecka, zapraszam serdecznie. Panie Prezydencie, Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja zgłaszam 4 interpelacje. Pierwsza dotyczy programu Ciepłe Mieszkanie. W lipcu 2022 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ogłosił nabór wniosków w ramach programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie. To jest taki program skierowany do właścicieli lub współwłaścicieli lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych, który pozwala pozyskać pieniądze na wymianę pieca, ale także na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody, na wymianę drzwi i okien, a także wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. I moje pytanie jest takie, czy miasto Kalisz przystąpiło do tego programu? Jeżeli tak, to jakie budynki zostały wytypowane do skorzystania z tej dotacji? Jeżeli nie, to proszę o wyjaśnienie dlaczego. Druga moja interpelacja dotyczy kart parkingowych osób niepełnosprawnych. Obecnie wszyscy wiemy, jaki jest problem w mieście, nie tylko z poruszaniem się ulicami, ale też z parkowaniem. I zgłosili się do mnie mieszkańcy, którzy mając kartę parkingową osoby niepełnosprawnej, mają wciąż problem ze znalezieniem miejsca parkingowego i nie dotyczy to tylko tutaj centrum miasta, ale również osiedli mieszkaniowych. I oczywiście poza taką oczywistą przyczyną, jak niewystarczająca liczba miejsc parkingowych, czy mniejsza może dla tych osób, zwracają uwagę na sam sposób użytkowania i używania tych kart uprzywilejowanych. W związku z tym mam takie pytania, ile takich kart jest wydanych w Kaliszu? Ile jest w obiegu tak aktualnie? I w jaki sposób i przez kogo weryfikowana jest ważność kart poza sferą płatnego parkowania? Bo tu rozumiem, że w sferze na karcie jest data ważności i służby kontrolujące parkowanie sprawdzają też datę ważności. Natomiast czy jest to weryfikowane gdzieś poza sferą, strefą? I czy jest egzekwowana konieczność zwrotu karty w przypadku, kiedy, nie wiem, wyjazdu albo śmierci osoby właśnie z niepełnosprawnością, która posiadała taką kartę? Czy urząd posiada w tym zakresie jakieś możliwości czy uprawnienia? To się taki problem tutaj zrodził. I jeszcze mam 2 interpelacje. Pierwsza to jest takie zgłoszenie mieszkańców, które dotyczy chorych kasztanowców w parku. Ponoć bardzo duża liczba drzew kasztanowców jest zainfekowana jakąś chorobą. Pytanie, czy jest prowadzona w parku i generalnie w mieście taka inwentaryzacja zdrowotna i jakościowa drzewostanu, czy ten problem jest stwierdzony również przez tutaj urząd, czy zostały podjęte jakieś działania prewencyjne, żeby te choroby się nie rozprzestrzeniały i no, czy są jakieś podjęte kroki, nie wiem, żeby może leczyć te drzewa. I jeszcze jedna sprawa też związana z osobami z niepełnosprawnością, mianowicie osobami niesłyszącymi i niedosłyszącymi. Pojawił się informacja, że w Urzędzie Miasta jest problem z obsługą osób właśnie niesłyszących. Zgłaszane są problemy z tym, że stanowiska przeznaczone do wideo połączenia z tłumaczem dla osób niedosłyszących i niesłyszących
nie działają. W związku z tym to jest taki wniosek, żeby przeprowadzić audyt tych stanowisk i żeby sprawdzić faktycznie, czy te osoby niedosłyszące mają zawsze zagwarantowany dostęp do tych wideotłumaczy i czy są należycie obsługiwani. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo. Pan radny Leszek Ziomka. Panie Przewodniczący, Panowie Prezydenci, Szacowna Rado, oraz wszyscy zgromadzeni goście. Proszę Państwa, mimo trudnych czasów, które są obecnie nawet bardzo trudnych, można powiedzieć, jednak miasto musi dbać o estetykę tutaj grodu, gdzie mieszkamy. Dlatego też marzy mi się od wielu lat, żeby można było w jakiś sposób zaakcentować, że Kalisz to jest rzeczywiście miasto królewskie, miasto najstarszej metryce pisanej. Tego nie ma w ogóle, a to każdy przyjezdny powinien wiedzieć. Taki mural, który byłby wykonany na przykład na Złotym Rogu, gdzie jest wspaniałe miejsce, miałby w swojej treści przepiękny obraz Michała Dobriaka, jednego po prostu z kalijskich malarzy, ukraińskich malarzy, który w Kaliszu się urodził. On w latach 50., początkach 60. namalował taki słynny obraz Kalisja Ptolemeuszowa. Obraz, który pokazuje po prostu gród na Zawodziu w nawiązaniu do mówiąc o najstarszym mieście oraz między innymi o naszym grodzie na tym. Taki obraz byłby po prostu połączeniem elementów, można powiedzieć, historycznych, estetycznych, a zarazem byłby ukłonem tutaj w stronę właśnie społeczności ukraińskiej, gdyż Dobriak był świetnym malarzem, niestety przez konflikt tutaj z Kościelniakiem nigdy nie został odpowiednio uhonorowany w mieście. Dlatego też może taka forma byłaby teraz dość dobra, żeby właśnie przypomnieć tego malarza, którego taka mała wystawa jest tutaj w Galerii Kulisiewicza, ale jest to tylko wycinek jego prac. A ta praca, która jest wyjątkowa, która znajduje się w Muzeum Kręgowym Ziemi Kalijskiej, mogłaby akcentować właśnie tą naszą historyczność, a zarazem tutaj nawiązywać, że zawsze byliśmy miastem tolerancyjnym i zawsze tutaj w Kaliszu różne nacje spotykały się z życzliwym przyjęciem jakże właśnie mieszkańców Kalisza. To tylko tak, ja się zwrócę na piśmie z interpelacją, może uda się coś takiego zrobić. Miejsce jest świetne, miejsce po prostu, które ma perspektywę tutaj na rynek, to byłoby chyba idealne miejsce. Ale to mówię w kwestii rozważenia, nie były to duże koszty, a historycznie byśmy mieli nawiązanie do naszych przepięknych właśnie wartości historycznych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan radny Marcin Małecki. Wysoka Rado, Panowie Prezydenci, Szanowni Państwo. Ja mam taki krótki temat dotyczący samochodu dostawczego, który wymalowany w hasła zwolenników i w tej chwili także przeciwników obecnej ustawy antyaborcyjnej stoi sobie przy Kalickiej Rogatce, czyli Górnośląska, koniec ulicy Górnośląskiej i Nowego Światu. Mam taką prośbę, bo ten samochód stoi już, nie wiem, dobrych parę tygodni, jak nie miesięcy, a jest to miejsce, które w istotny sposób zakłóca miejsca parkingowe, bo to auto się w żaden sposób nie przemieszcza. To jest ścisłe centrum, tam jest naprawdę problem z parkowaniem. Czy za jakiś czas, żeby już nie tuć tematu w jedną czy w drugą stronę, po prostu ten samochód gdzieś odholować i zrobić miejsce dla ludzi, którzy tam korzystają i parkują, mieszkają, mają sklepy, przyjeżdżają do różnych barów i tak dalej. Także moja prośba i pytanie jest w tym momencie do Straży Miejskiej. Kiedy i czy można ten samochód odholować? Bo on już jest wymalowany w jedną i w drugą stronę, także może odpuśćmy temat i zróbmy miejsce dla kierowców samochodów. Dziękuję bardzo. A jeszcze chciałem dopytać, przepraszam bardzo, bo tutaj pan przewodniczący temat odpowiedzi na interpelację szybko zamknął. Ja nie zdążyłem kliknąć. Mogę? Dopytać. Chciałem się dopytać, bo w 2019 roku składałem interpelację w sprawie miejskiej stacji ładowania samochodów elektrycznych. Odpowiedzi ileś tam było. Ostatnia z wiosny jest, że za chwilę ta stacja powstanie. Moje pytanie, kiedy powstanie w Kaliszu miejska stacja ładowania samochodów elektrycznych? Tym bardziej, że mamy już pojazdy elektryczne nawet w Straży Miejskiej. Także moje pytanie od mieszkańców, których tych samochodów z zielonymi rejestracjami jest coraz więcej.
No i trochę słabo wygląda, bo ja potem gdzieś przejeżdżam i widzę kaliskie rejestracje, które tankują gdzieś tam prąd w okolicach Galerii Ostrowia. Także to taka moja uwaga. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani przewodnicząca Kamila Majewska, proszę. Panie przewodniczący, ja w zasadzie chciałam zabrać głos w tej samej sprawie. Tutaj też kolega mnie uprzedził. Ja chciałam znowu zapytać tutaj dyrektora Krzysztofa Gałki, czy osoba ta uzyskała zgodę na zajęcie pasa ruchu drogowego na cele właśnie reklamy, czy w związku z tym ponosi jakieś opłaty i czy w związku z tym, jeśli nie, służby odpowiednio monitorują i czy będą nakładane kary również. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani radna Karolina Sadowska. Panie przewodniczący, panowie prezydenci, Wysoka Rado, szanowni państwo. Ja chciałabym zgłosić dwie interpelacje. Jedna interpelacja na wniosek rodziców, uczniów, którzy uczęszczają tutaj do szkoły w Szczypiornie i dotyczy ona rozważenia możliwości montażu sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych. Chodzi tutaj o to przejście, które znajduje się w okolicach skrzyżowania ulicy Wrocławskiej z ulicą 25 Pułku Artylerii. Jest to przejście, z którego najczęściej korzystają uczniowie właśnie tej szkoły, a dobrze wiemy, że ulica Wrocławska jest ulicą czteropasmową i przejście w godzinach szczytu to nie lada wyczyn. Dlatego taka gorąca prośba o rozważenie możliwości montażu takiej sygnalizacji i mogłaby to być najlepiej sygnalizacja na żądanie, tak żeby też w najmniejszy sposób utrudniała ruch na tej ulicy i pozwoliła na zachowanie płynności. I druga interpelacja dotyczy tematu historycznego, który jednocześnie stanowi bardzo bolącą teraźniejszość. Mianowicie chciałabym wrócić do roku 2016, bo był to czas, kiedy została złożona pierwsza w historii naszego miasta inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców. To wtedy po raz pierwszy mieszkańcy wyszli tutaj do pana prezydenta, do Rady Miasta i wnioskowali o to, by tutaj państwo, ówcześni radni i pan prezydent wyrazili zgodę, a tak naprawdę wyrazili intencje na przebudowę ulicy Romańskiej i Zachodniej na odcinku od ulicy Rzymskiej do ulicy Obozowej. Dokładnie tak brzmiała ta nazwa. I pod tym projektem wówczas podpisało się 900 mieszkańców naszego miasta. Założenie było takie, że tych podpisów ma być 500. Mieszkańcy poszli krok dalej, zebrali 900 podpisów. Co się wydarzyło? Wydarzyło się otóż to, że działania tych zdeterminowanych mieszkańców zainicjowały rozpoczęcie prac projektowych. Więc super, no tylko te prace już trwają i trwają, szanowni państwo. Wiemy dobrze, który mamy rok, a Kaliszanie, którzy codziennie korzystają z dróg, o których mowa, myślę, że widzą pilną konieczność tego, by właśnie tymi drogami się wreszcie zaopiekować. Wobec tego ja zwracam się do pana prezydenta z wnioskiem o zintensyfikowanie działań, które mają na celu zakończenie wreszcie etapu projektowania przebudowy obu ulic oraz uzyskania wszelkich pozwoleń wraz z finalnymi pozwoleniami na budowę. Wiem, że jeden z tych projektów jest już praktycznie do zamknięcia, brakuje faktycznie tych finalnych pozwoleń. No i proszę również, by rozważyć możliwość umieszczenia tych inwestycji w przyszłorocznym budżecie naszego miasta, bo mieszkańcy czekają na nie już bardzo, bardzo długo i mocno liczą, że ta ich inicjatywa to wyjście krok naprzód, no wreszcie przyniesie oczekiwane rezultaty. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Dariusz Grodziński, proszę. Dziękuję serdecznie.
Chciałem powiedzieć, że ja osobiście, bez względu na to, czy ktoś się ze mną zgadza, czy nie, osobiście uważam, że wyprowadzenie Miejskiej Biblioteki Publicznej z budynku przy ulicy Łaziennej oznacza de facto dla mnie degradację tej instytucji i niedziałanie na jej korzyść, tylko na jej szkodę i bardzo żałuję tego czynu. Chciałem powiedzieć, że ten budynek przy ulicy Łaziennej, notabene wspólny adres z instytucją, którą teraz kieruję, Łaziennej 6, jest bardzo ważnym obiektem historycznym dla miasta Kalisza. On prawdopodobnie jest wybudowany na historycznych fundamentach obronnych miasta Kalisza. Tu nie mam pewności, to panowie historycy mnie ewentualnie skorygują lub poprą, ale mam takie informacje, że tak jest. Tam w tym całym kompleksie też późniejszym jezuickim, jezuickim i potem korpusu kadetów funkcjonował ważny dla całej Polski, ale chyba też szczególnie dla nas, 29 Pułk Strzelców Kaniowskich. I taki budynek w takim miejscu, w takim otoczeniu architektonicznym chronionym nie powinien być zostawiony samemu sobie, nie powinien być też oddawany komukolwiek innemu zewnętrznemu, powinien stanowić substancję miejską dla mnie. Stąd moje teraz pytanie, co ma się z tym budynkiem być? Czy on jest już w planach przeznaczony dla kogoś? Czy ktoś lub jakaś instytucja ma to kupić lub przejąć? Jeżeli tak, to chcemy to wiedzieć. I jakakolwiek by tu nie była odpowiedź twierdząca na to pierwsze pytanie, to druga rzecz, chciałem powiedzieć, że się z taką inicjatywą nie zgadzam, jeżeli by miała miejsce. I myślę, że miasto Kalisz powinno stać, żeby w takim miejscu, w takim kompleksie taki obiekt dobrze i godnie zagospodarować. Myślę, że na przykład miejsce pamięci, może nawet muzeum właśnie 29 Pułku Strzelców Kaniowskich w tym miejscu byłoby chyba najbardziej właściwe, otwarte dla ludzi. Wielu Kaliszan ma wiele pamiątek w swoich zbiorach, gdzie mogliby w końcu, gdzie te pamiątki przynieść i godnie zdeponować. Mogłaby to robić Miejska Biblioteka Publiczna, może to robić Centrum Informacji Turystycznej lub jakakolwiek inna jednostka. W tej sprawie chciałem złożyć interpelację, w tej sprawie chciałem publicznie zabrać głos. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu radnemu. Jeszcze druga, tak. Dobrze, proszę. Jesteśmy już po sierpniowych i wrześniowych pewnie też kolejnych radach pedagogicznych w szkołach. Jesteśmy też już po wrześniowych pierwszych wywiadówkach. Chciałem się dowiedzieć o uczniów szkół średnich. Ile uczniów, ile klas i w jakich szkołach, czy w ogóle to występuje, czy jacyś uczniowie w Kaliszu są skrzywdzeni koniecznością obcowania z podręcznikiem ideologa PiS-u profesora Roszkowskiego od historii i teraźniejszości. Chciałbym taką oficjalną informację pisemną otrzymać. I w trzeciej kwestii nieplanowanej, znaczy przemyślanej, ale nie planowałem się do wystąpienia, ale tu się przyłączam całym sercem do wystąpienia radnego Marcina Małeckiego. Też popieram tą interpelację. Tam następuje zajęcia ważnego miejsca parkingowego w bardzo ścisłym centrum miasta. Stan i wygląd samej konstrukcji tego samochodu jest obrzydliwy. Treści, które on prezentuje, są kontrowersyjne. Ktoś się z nimi zgadza, ktoś nie, ale bezwzględnie mają wymowę też bardzo drastyczną. I też po ludzku też krzywdzi pewnie wiele osób, kobiet i ich partnerów, którzy doznali dramatu czy poronienia, czy konieczności aborcji w obronie swojego zdrowia czy życia. I nie powinno tak być, nie powinniśmy przechodzić na tym do porządku i przyjmować to jako normę, tylko powinniśmy ten pojazd naprawdę tam usunąć. Dziękuję. Tak. Dziękuję bardzo. Pan radny Leszek Ziąbka, rozumiem, że w interpelacjach jeszcze, kolejna interpelacja, czyli ad vocem. Dobrze, proszę.
Panie Przewodniczący, Szacowna Rado. Proszę Państwa, budynek właśnie przyłaziemny jest, stoi częściowo na fundamentach muru obronnego, dlatego jest historyczny, także to jest w oparciu o mur obronny. Uważam, że ten pomysł tutaj Muzeum Historycznym Miasta Kalisza byłby czymś świetnym, bo po prostu no, nikt się tym miastem, że tak powiem, historycznym naszym nie zajmuje. Także to naprawdę świetny pomysł, także po prostu chylę czoło. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A na otwarcie tego muzeum zaprosimy profesora Roszkowskiego. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu 10. Zapytania radnych. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Pani radna Elżbieta Dębska, proszę. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, to pytanie przede wszystkim do Pana Prezydenta Kinastowskiego. Pytanie to jest związane ze zgłaszanym takim dużym niepokojem mieszkańców osiedla Rypinek w związku z trasą szybkiej kolei. Ten czas oczekiwania na decyzję to dla wielu rodzin czas takiego dużego niepokoju, niepewności. No właśnie tych osób, których domy, których dorobek życia w pewien sposób jest zagrożony. Panie Prezydencie, czy ma Pan już jakąś wiedzę, jakie są efekty przeprowadzonych konsultacji społecznych? Nie musi oczywiście ta odpowiedź być dzisiaj, może być na następnej sesji. Ja nie składałam pytania pisemnego, bo czekałam, co pan prezydent na to jakby powie, ale prosiłabym, żeby była to odpowiedź na sesji, ponieważ sesja jest transmitowana i będzie wtedy szeroki przekaz społeczny. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani radnej. Dobrze, to jest chyba okazja, bo nie widzę więcej zapytań radnych. Czy... Proszę. Panie radny, ja bardzo dziękuję za to pytanie. Mam wrażenie, że to rzeczywiście w tej chwili jedna z ważniejszych rzeczy, jaka do nas powinna zajmować. Wiem, że byli mieszkańcy, nie wszyscy chyba mogli tutaj do końca dotrwać. Szanowni Państwo, miasto Kalisz, musimy tu sobie poukładać pewne rzeczy, nie jest inwestorem. My jesteśmy w podobnej sytuacji, w jakiej jest każdy mieszkaniec, który potencjalnie jest zagrożony wyburzeniami. Jak Państwo wiecie, my w tej chwili dostaliśmy, może nie wiecie, ale dostaliśmy szereg zapytań idących tam w setki. I musimy to w tej chwili taką, powiedzmy, mrówczą pracę wykonać, żeby każdej osobie w tej chwili na te pytania odpowiedzieć. To niestety zajmuje nam dużo czasu i można powiedzieć w pewnym sensie paraliżuje pracę Wydziału Rozwoju Miasta. Ja bym miał gorący apel do mieszkańców miasta Kalisza. Jeżeli oni składają zapytanie do nas w celu uzyskania informacji, dostępu do informacji publicznej, ja bym bardzo prosił, żeby zaznaczali, żebyśmy mogli im odpowiadać chociażby w formie mailowej, ponieważ w tej chwili pewnie jest 1500 sztuk, to jeszcze musi być zawsze podwójnie, ponieważ każda sprawa musi mieć założone dodatkowo akta sprawy tutaj w urzędzie. To jest mnóstwo papieru, mnóstwo pracy, trochę bezsensownej. My to wszystko umieścimy zaraz na BIP-ie i każdy mieszkaniec będzie mógł chociażby tą korespondencję, którą my z CPK czy też z firmą BBF w tym zakresie prowadzimy. Miasto Kalisz w tym momencie uczestniczyło, można powiedzieć, chyba na trzech etapach prac nad tym studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowym. Pierwsze to były takie spotkania bardzo wstępne, gdzie był prezentowany sam korytarz dla przebiegu kolei dużych prędkości. Jak Państwo wiedzą, wcześniej ta szybka kolej projektowana była w formie Y, ona nie była w tak dużym zakresie projektowana, tylko w założeniu miała połączyć Poznań, Łódź, Wrocław, Wrocław, Poznań poprzez Łódź z Warszawą. Ten Y miał się rzeczywiście gdzieś tam rozchodzić w granicach Śliwnik pod Skalmierzycami. Natomiast ten temat został, można powiedzieć, zarzucony
i to kilkanaście pewnie, czy już lat temu. I mowy o powrocie do Y-a w tym momencie, szanowni państwo, nie ma. Ktokolwiek mówi, że my powinniśmy tą kolej w tej formule realizować, cofa nas pewnie o kolejnych pewnie 5 lat. Także w tej chwili realizowana jest ta kolej w innym wariancie, w innych założeniach. Korytarz tej szybkiej kolei w rejonie Kalisza przebiega właśnie w Kaliszu i przez tutaj okolice bezpośrednio Kalisza, co na przykład w sposób jakby absolutny wyłączyło już Ostrów, prawda, z tej kolei, ponieważ Ostrów pozostaje już poza tym korytarzem, który w tym momencie jest opracowany. I później na kolejnym etapie zostały zaprezentowane. Mieliśmy takie spotkanie ogólnodostępne. Wiem, że na tym spotkaniu byli również przedstawiciele tutaj rad osiedli. Między innymi chyba z Irpinka też byli, bo rozmawiałem na ten temat. Także to było takie szerokie spotkanie również z innymi samorządowcami tych gmin tutaj z powiatu kaliskiego, na terenie których ta proponowane te przebiegi, bo to też nie jest już jakby wynikowy przebieg, tylko proponowane warianty biegną. Tam wtedy każdy z nas mógł złożyć uwagi i my takie uwagi w wyniku tego spotkania złożyliśmy. To było zaprezentowane chyba 8 wariantów. Niektóre biegły tu całkowicie przez miasto i przez Starówkę. No to były takie, powiedzmy, no różne mało precyzyjne, powiedzmy, trasy. W pewnym momencie, już na tym etapie, którym jesteśmy w tej chwili, zostały ogłoszone konsultacje z mieszkańcami. Zostały przedstawione 4 warianty. 2 rzeczywiście biegną, można to powiedzieć, przez centrum miasta, czyli przez ten Rypinek, tak to ustalmy. 2 biegną przez Sulisławice. My na żadnym etapie prac nie wskazywaliśmy, czy też nie proponowaliśmy żadnych wariantów. Zawsze odnosiliśmy się tylko do tych, które są proponowane. W tym momencie opracowujemy uwagi do tych 4, które były pokazane i które wzbudzają tyle wątpliwości. W naszej ocenie na ten moment żaden z tych wariantów jest nie do przyjęcia. One powodują serię wyburzeń, każdy z nich, i to jest jakby tragedia ludzi, którzy mieszkają na trasie tych pokazanych przebiegów, ale również w bezpośrednim otoczeniu oddziaływania tej inwestycji. Natomiast oprócz tego, że są wyburzenia, te wywłaszczenia, które również budzą wiele wątpliwości, ponieważ no nie do końca wiemy, jak będą wyglądały te wartości, które będą wypłacane za te budynki, to oprócz tego, że są te wyburzenia, to jest mnóstwo ingerencji jakby w istniejący układ, chociażby komunikacyjny miasta. Tak? Taka kolej, która w założeniu ma jechać 250 na godzinę, czy tam do 300 km, a nawet więcej. Wiadomo, że to jest transport publiczny o najwyższym priorytecie i tam nie ma możliwości i mowy o tym, żeby, powiedzmy, na przebiegu tej kolei robić jakieś te przejazdy kolejowe, tak jak mamy to w tej chwili na tej naszej tradycyjnej kolei. A wiemy, że tych przejazdów kolejowych w Kaliszu z tymi rogatkami takimi trochę jest. Także oni w tej chwili ingerują w istniejący układ komunikacyjny, dzielą na miasto w różnych wariantach różnie, tak, ale uniemożliwiając jakby i odcinając część terenów. My to wszystko, ponieważ na tym etapie musimy założyć, że każdy z tych wariantów może być realizowany. My nie wiemy, który wariant zostanie wybrany w wyniku tej oceny wielokryterialnej. Także my musimy bardzo precyzyjnie każdy z wariantów przeanalizować i wskazać wszystkie te zagrożenia, które on tutaj dla miasta niesie. My od samego początku, i to będziemy też pokazywać mieszkańcom, bo to wynika bezpośrednio z korespondencji, którą prowadziliśmy ze spółką, wskazywaliśmy, że dla miasta najbardziej optymalnym wariantem jest wariant ten, powiedzmy, południowy, który leci po granicy miasta, nie ingerując za bardzo w zabudowę
osiedla Sulisławice. Musi oczywiście przeciąć ulicę gdzieś tam wrocławską, prawda, bo tego nie unikniemy, ale to jest oczywiście takie przejście bezkolizyjne. No i proponowaliśmy, żeby sam dworzec również gdzieś tam w tym rejonie był zlokalizowany, najlepiej gdzieś tam na terenach Dobrzeca, gdzie nie ma zabudowy, gdzie jest możliwość potraktowania tego dworca jako takiego impulsu do rozwoju przestrzennego tej części miasta. Tam są w tej chwili pola, ale jest to również obszar bardzo dobrze skomunikowany. Jest ta DK25 stara, której zaraz nie będzie. Jest obok, zaraz będzie obwodnica, będzie niedaleko do węzła. Także uważaliśmy, że to jest idealne miejsce do tego, żeby taki nowy, mały dworzec, bo to przecież nie musi dzisiaj być nic wielkiego, zlokalizować. Niestety spółka CPK zakłada, że pociąg, żeby został zasilony w pasażera, jak to się mówi potocznie, musi wjechać do centrum miasta, ponieważ z założenia ten pasażer kolejowy wsiada i wysiada zawsze w centrum miasta. No i tak trochę jest, i to jest przewaga kolei nad tym transportem kołowym. Także my te uwagi cały czas zgłaszamy. Póki co nie ma wybranego żadnego wariantu. Nie wiemy, który wariant będzie preferowany. Także jest nam tutaj bardzo trudno mówić w tej chwili o ilości wyburzeń, tak, o tym, bo nie wiemy, które budynki, mało tego. To jest w tej chwili etap, można powiedzieć, bardzo wczesny prac, czyli koncepcja, tak na dobrą sprawę, bo w wyniku zakończenia tych prac nad STS-em zostanie uzyskana, czy wniosek będzie o decyzję środowiskową dla tej inwestycji, i dopiero później w przeciągu, powiedzmy, roku czy dwóch po uzyskaniu tej decyzji środowiskowej nastąpi etap projektowania, i wtedy ta koncepcja, która i ten wariant, który będzie wybrany, on będzie dopiero szczegółowo na etapie projektu dopracowywany. Także również jest możliwość jeszcze, powiedzmy, tam 50 metrów czy nawet do 100 metrów pewnie odchylania tego przebiegu, ponieważ, szanowni państwo, to co my powtarzamy, my patrzymy na tę kolej tylko na odcinku kaliskim, a ten wariant, który będzie wybrany, to on będzie wynikał również z tego przebiegu wcześniej i później, no bo nagle, jeżeli coś biegnie, powiedzmy, tą górną częścią, nagle w Kaliszu jakimś cudem nie przejdzie w dolne i na odwrót. Także my tutaj się koncentrujemy na pracy merytorycznej, żeby te wszystkie tutaj wątpliwości i zagrożenia wyłapać. Oczywiście, szanowni państwo, i tu chciałbym się zwrócić do mieszkańców, że my na każdym etapie prac będziemy interesu mieszkańców bronić. Będziemy w tej chwili, dopytujemy również pana ministra Horały, to pismo mam nadzieję, że wyjdzie, że nie do końca tygodnia, to na początku przyszłego, rzeczywiście, żeby wskazał warunki, na jakich będą prowadzone te potencjalne wywłaszczenia, bo pewnie tak się nie uda zrobić i przepuścić tej kolei przez miasto, żeby tych wywłaszczeń nie było. Także to pokrótce jest stan, jaki my mamy w tej chwili. Te uwagi są w tej chwili spisywane i będą przekazane do firmy, która opracowuje tę dokumentację. No i tyle. Natomiast myślę, że wszystkich tutaj siedzących na sali nie musimy przekonywać, jaką szansą dla Kalisza jest ta kolej i przystanek tej kolei w naszym mieście. Jesteśmy generalnie odcięci od tych większych węzłów komunikacyjnych, a tak na dobrą sprawę nie wiemy, czy to będzie realizowane, czy nie będzie, bo wiemy, jest to temat trochę rozgrywany politycznie, tak, jedna, powiedzmy, strona w tej chwili ten projekt bardzo lansuje i realizuje. Druga twierdzi, że jak dojdzie do władzy, to wszystko, powiedzmy, zakończy. Póki co naszą rolą jest to, żeby odnosić się do tych dokumentów, które my mamy, wskazywać zagrożenia, które wynikają dla mieszkańców. Natomiast, tak jak mówię, pomimo tego, że jest stracone to rozwidlenie, na co nie mieliśmy
wpływu jako miasto i trudno było bronić tego rozwiązania, bo jak się spojrzy na tą mapę i rzeczywiście układ tych szprych, to tak na dobrą sprawę to rozwidlenie w tamtych okolicach jest bardziej logiczne. I także tego trudno było bronić. Zresztą uważam, można to było robić również na innych poziomach, na poziomie chociażby wojewody czy też marszałka województwa wielkopolskiego. Z tego co wiem, takich zabiegów na tamtym etapie nie było. My możemy się cieszyć z tego, że Kalisz jest na tym przebiegu i w tym korytarzu. I najgorsze, co by mogło się stać, to, że ta kolej przez Kalisz przeleci i się nie zatrzyma. A takie ryzyko myślę, że jest i jak ta inwestycja będzie realizowana, jeżeli my tutaj swojego interesu nie zapewnimy, może być tak, że po prostu tego przystanku tutaj w Kaliszu nie będzie i przeleci przez nas ta kolej, jak przez inne te wszystkie miejscowości, które mija. Oczywiście to budzi dużo wątpliwości. Ja się nie dziwię włodarzom tych gmin, którzy są na przebiegu tej kolei, bo oni tylko tracą, bo nie ma przystanku, tak? A kolej dzieli powiedzmy gminę na pół, czy tam przecina jakieś tam tereny albo inwestycyjne, albo mieszkaniowe i ci ludzie nic nie zyskują, tylko można powiedzieć tracą. Natomiast dla Kalisza jest to ogromna szansa, tak samo jak jest to szansa dla Poznania, dla Łodzi, dla Wrocławia, dla Warszawy. Ja nie odnoszę się tutaj do CPK, bo to jest ten komponent lotniczy, o którym my tutaj nie mówimy. To nas bezpośrednio nie dotyczy. Można powiedzieć, że ta inwestycja jest zrealizowana dwutorowo. Jedno to jest ta część kolejowa, druga to jest część lotnicza. Różnie się mówi, czy to lotnisko powstanie, czy nie powstanie, nie wiadomo. Natomiast kolej dużych prędkości my musimy w Polsce wybudować, niezależnie od tego, czy to będzie CPK lotnisko budowane, czy nie będzie budowane. Kolej dużych prędkości jest wpisana w strategię, literalnie, jest wpisana w strategię województwa wielkopolskiego, czyli jest to istotne dla Poznania, no bo nie ma się co dziwić, że tutaj stolica naszego województwa chce mieć dobre połączenie z Warszawą i to połączenie z Łodzią myślę też jest korzystne. Także musimy tu bardzo spokojnie budować taki konsensus wokół tego, ale oczywiście dbać o interes mieszkańców, zwłaszcza tych, którzy docelowo znajdą się na trasie tego przebiegu. Ale póki co nie ma żadnej budowy, nie ma żadnego projektu, żadne budynki nie są wykupywane w tej chwili jeszcze. Nie wiem jak na innych odcinkach, bo różne odcinki mają różny stan zaawansowania. Kalisz jest w miarę zaawansowany w tych pracach. Wiem, że już jakiś odcinek tam będzie szykowany, chyba Łódź, Warszawa. W tej chwili będzie przetarg na projekt i wykonanie. Ten odcinek z Warszawa, z Wrocławia tutaj do Łodzi też jest troszkę bardziej zaawansowany niż nasz, ale my jesteśmy jakby w tej dalszej kolejności. Myślę, że rok za nimi. Także bardzo spokojnie czekamy na to, co przyniosą te konsultacje. Raportu z tych konsultacji nie ma i tak jak to się dzieje w przypadku chociażby obwodnicy Kalisza, prawda, gdzie była tam taka matryca rozbudowana tej wielokryterialnej oceny, ten czynnik społeczny, tak, czyli ilość wyburzeń i to, ile tutaj ta inwestycja powoduje powiedzmy zamieszania wśród mieszkańców, to będzie jedno z kryteriów, które będą oceniane i odpowiednio ważone. Także my bardzo chętnie wszelkich informacji na ten temat udzielamy. Nie prowadzimy żadnych rozmów, nie wskazujemy żadnego wariantu. Sami również żadnych wariantów nie projektujemy, bo nie jesteśmy projektantami kolei dużych prędkości. My bazujemy na tych materiałach, które dostajemy od spółki i od wykonawcy i odnosimy się bezpośrednio do tego, co jest nam prezentowane. Dziękuję bardzo, panie prezydencie. Pani radna Karolina Sadowska ad vocem, proszę. Szanowny panie przewodniczący, panowie prezydenci, wysoka rado, szanowni państwo.
Ja bardzo dziękuję za ten głos pani radnej Elżbiety Dębskiej, bo przyznam się szczerze, że sama chciałam zadać bardzo podobne pytanie panu prezydentowi. Ja tylko tak gwoli do powiedzenia. CPK i te cztery warianty, które widzimy, które są rozważane, to nie tylko mieszkańcy Rypinka, to również mieszkańcy bardzo, bardzo wielu innych osiedli. To mieszkańcy Sulisławic, Szczypiorna, Piwonic, to po prostu mieszkańcy Kalisza. Temat szybkiej kolei to temat, o którym rozmawiam z mieszkańcami prawie, a nawet bym powiedziała, że na pewno każdego dnia, bo jest to temat, który spędza sens z powiek wielu osobom, wielu rodzinom, bo to gdzieś tam z tyłu głowy mamy tragedie ludzkie. To, co chciałabym powiedzieć, to by temat CPK w Kaliszu przestał nas dzielić, a zaczął łączyć, bo każde domostwo, każdy mieszkaniec i każdy dom kaliskiej rodziny jest niesamowicie istotny. I tutaj bym chciała, żebyśmy jakby nie przepychali się w takich głosach, że nie przez Rypinek, tylko przez Piwonicę. Nie przez Piwonicę, tylko przez Rypinek. Każdy mieszkaniec Kalisza jest najważniejszy. I bardzo dziękuję panu prezydentowi za ten głos z rozsądku i za to, co powiedział, że tak naprawdę nie ma wariantu, który jest wybrany i że będzie walczył o to, by jak najmniej kaliskich rodzin została dotknięta przez tę potencjalną inwestycję, mając także z tyłu głowy interes miasta Kalisza. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Sławomir Chrzanowski. Przewodniczący, panowie prezydenci, Wysoka Rado, szanowni państwo. Jeśli chodzi o temat Y w Kaliszu, to temat kilka ładnych lat wstecz był możliwy. Była to kwestia budżetu Komisji Europejskiej, bezpośrednich pieniędzy, które mogły trafić do Polski. Niemniej jednak, patrząc na ostatnie lata, rząd polski nie jest w stanie za bardzo z jakichkolwiek pieniędzy korzystać, jeśli chodzi o pieniądze europejskie. Nie wspomnę już o KPO, który drastycznie w wyniku braku tych środków zwiększa w Polsce inflację. Ale zostawiając ten aspekt na boku, uważam, że zarówno radni, ale także i mieszkańcy Kalisza powinni nieco więcej wiedzieć na temat kwestii CPK. I w takim pierwszym punkcie chciałbym tu zaapelować do pana przewodniczącego, ale także do zespołu prezydenckiego, aby sprokurować taką komisję rozwoju na przykład, gdzie moglibyśmy trochę porozmawiać, ale tak sensownie na temat tego CPK i tego, co ewentualnie miałoby się w Kaliszu, w powiecie kaliskim tutaj zadziać. Bo trzeba powiedzieć, że u pana prezydenta też widzimy różnego rodzaju głosy. Z jednej strony pracuje nad wariantami, a z drugiej strony mówi, że żaden z tych wariantów jest nie do przyjęcia. Tak więc ja bardzo sobie cenię to ostatnie zdanie, które pan prezydent powiedział i będziemy mocno trzymać za słowo, ale żeby też nie przedłużać i teraz nie zadawać tych pytań, gdzie będziemy sobie, że tak powiem, opowiadać bez dokumentów, bez takiego sensownego spojrzenia na tą inwestycję, to będę proponował i mam nadzieję, że to zostanie dokonane w najbliższym, nie wiem, miesiącu na przykład. I taka komisja się odbędzie, gdzie będziemy mogli w gronie tutaj radnych, ludzi zainteresowanych porozmawiać na temat tej inwestycji, która słusznie też pan prezydent powiedział, zgadzam się z tym, będzie chyba najważniejszą inwestycją, jeśli w ogóle powstanie w ostatnim 10 czy 20-leciu na naszym terenie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Artur Kijewski, ad vocem. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, żeby o czymś się wypowiadać, to trzeba troszeczkę znać faktów. Szanowni koledzy, miłośnicy Y, na dzień, mówiłem już o tym, nie wiem, chyba na komisji, mówiłem kiedyś na sesji. Na dzień dzisiejszy Y jest niemożliwy z jednego podstawowego powodu. Linia idąca na Wrocław przechodziłaby przez obszary Natura 2000. Nie wiem, czy Komisja Europejska by wyraziła zgodę na to, żeby robić tam szybką kolej. Więc na tym jakby litościwie zakończę temat.
Druga rzecz, jakby tutaj pan prezydent, przepraszam, cytuję. Y powodowałby, że pociąg by przez Kalisz przeleciał bez zatrzymania. Także nie wiem, co jest lepsze. To jest, także trzeba się trzymać faktów, jak to wygląda. Spójrzcie sobie na mapę. Teren Natura 2000 zaczyna się na południe od Ostrowa. Nikt wam nie da zgody na dzień dzisiejszy, biorąc pod uwagę przepisy, które dotyczą ekologii, żeby tam przerąbywać przez lasy i pola, przez te miejsce, gdzie jest teren Natura 2000, robić szybką kolej. To jest jedna rzecz. Druga rzecz. Parę tutaj osób obecnych było rzeczywiście na spotkaniu w sprawie kolei dużych prędkości. Przykro mi, że niestety nikt nie powiedział, że zaproponowały osoby w ogóle niezwiązane z żadnym grupowaniem, partią polityczną, czymkolwiek, pewien wariant, który polega na lekkim odsunięciu wjazdu, to bez względu, że przy wariancie pierwszym czy drugim do Kalisza, bez przejeżdżania przez domy na Zagorzynku. Panowie inżynierowie, którzy byli, bo oczywiście to są osoby, które mają zleconą tą pracę, mają przygotować propozycję, przepowiedzieli, że jest to wariant bardzo ciekawy do rozważenia. I on jakby omija, nie jeździ przez domy na Zagorzynku, na wysokości zakładu WSK, tyłem przez mleczarnię, wjeżdża w główny tor. Tam nie trzeba robić dużych łuków, ponieważ pociąg nie wjedzie na stację Kaliską z prędkością 300 km na godzinę, bo wtedy by jakby zahamował, wszyscy by się znaleźli u konduktora na przodzie. Wobec tego jest propozycja, która została na gorąco oceniona przez inżynierów, którzy byli tam od specjalistów, za bardzo ciekawą i jest to do rozważenia. Różne są te warianty. Pan prezydent wspominał o wariancie idącym kierunek północ, południe, północ na Poznań, czyli na skraju tutaj naszego miasta. On jest dosyć niebezpieczny, ponieważ przecina nam Kalisz w trzech miejscach. To, co pan prezydent powiedział o liniach komunikacyjnych. Otóż, szanowni państwo, przejeżdża ta linia z południa na południe, czyli między tam Sulisławicami, Dobrzecem, gdzieś tam byłaby ta stacja. Natomiast jeszcze kwestia była tak zwanego bypassa, który kolejny by przecinał jeszcze osiedla, czyli byśmy mieli tak prostą i jeszcze takiego zawijasa, czyli dodatkowe kolejne gdzieś tam przejazdy, nowe rzeczy. Także panu radnemu Chrzanowskiemu odpowiadam, że jako przewodniczący komisji z wielką przyjemnością taką dyskusję byśmy mieli, tylko żeby naprawdę być merytorycznie przygotowanym, bez tego, co było niestety, przykrością stwierdzam, na spotkaniu z mieszkańcami połowę czasu spędziliśmy na słuchaniu zespołu pieśni tańca Mazowsze i kapeli Zbłaszek. Przepraszam, to jest tak może żartem, ale mnie się nie podobało to, że na tym spotkaniu połowę czasu było poświęcone czemu innemu, a nie mieszkańcom Kalisza. I ja tutaj dziękuję, że pan prezydent apelował do tego człowieka, który tam przyjechał z jakimś tam swoim sprzętem nagłaśniającym. Oczywiście nie był czas na rozmowy o tym, jak to wygląda w szerokim kontekście, tylko czas był na to, żeby się mieszkańcy Kalisza wypowiedzieli. Już tam pomijam, że była pani poseł, która gdzieś tam próbowała coś. Nic z tego nie wynika. Mnie interesuje konstruktywna dyskusja. Oczywiście nikt nie chce mieszkańcom Kalisza robić jakiejś krzywdy, ale są pewne rzeczy, które wymagają przedyskutowania. Były też tam, inni się odzywali, że oni by chcieli, inni by nie chcieli. Na tym polega ta debata. Skoro wszyscy chcą debat, chcą jakby konsultowania, to przedstawiajmy rzeczy, ale realne, nie fantazje. No jak, tak jak powiedziałem, te rzeczy, które ja tu powiedziałem, to się opierałem na prostych, zwykłych, normalnych informacjach, które każdy może zdobyć i wtedy możemy sobie usiąść i porozmawiać. Jak to się wszystko zakończy, nikt z nas nie wie. Natomiast rzeczywiście prawda jest taka, kolej jest szybka bardzo dużą szansą. Kto ma wątpliwości, ktoś tam mówi, że ludzie nie jeżdżą koleją, proszę przyjść teraz spróbować kupić bilet kolejowy, zobaczyć jak wygląda przepełnienie pociągów. Z drugiej strony oczywiście każdy rozumie mieszkańców, którzy mają obawy, martwią się o swoje posesje, nie wiem, grunty i tak dalej. Dlatego wszystko trzeba rozważyć, ale nie łudząc ludzi pewnymi rzeczami, które są na dzień dzisiejszy niemożliwe do rozstrzygnięcia. Dlatego opierajmy się na tym, co jest możliwe, a nie opowiadajmy jakichś dziwnych rzeczy, które już nie będą miały miejsca. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Dariusz Rudziński, ad vocem. Dziękuję serdecznie. Ja ad vocem jeszcze do samego Y w Kaliszu. Ale przedtem też taka uwaga. Panie radny, jak pan chce tak sobie śmieszkować z pani poseł, no to robi pan to na własną odpowiedzialność. Jak znam panią poseł, to zdrowo panu odparuje, więc nie muszę jej bronić tutaj. Natomiast
drwić trochę z mieszkańców, że to jakiś zespół pieśni, tańca, że coś, no to już muszę panu zwrócić uwagę, że to nie przystoi. Natomiast co do samego Y, nie wiem, co pan miał na myśli, kto, gdzie, przez kogo, jak przelatuje. Natomiast Y w wariancie, który jest złożony do Komisji Europejskiej, w starym wariancie, ze swoim przystankiem zlokalizowanym gdzieś między Skalmierzycami a Ociążem, gdzie mamy genialny dojazd obwodnicą Skalmierzyc w ciągu 5 minut, tam jesteśmy, jest genialnym rozwiązaniem dla miasta Kalisza i bardzo przyzwoitym, choć trochę mniej genialnym z uwagi na brak przedłużenia tej obwodnicy także dla Ostrowa i całej pozostałej części aglomeracji kalisko-ostrowskiej. Kiedy 10 lat temu ten temat rozmawialiśmy, to próbowano bić pianę takiego fałszywego, prymitywnego patriotyzmu lokalnego, że nie, ten szybki przystanek to musi być w Kaliszu, bo to Kalisz, granice administracyjne i tak dalej, i tak dalej. Nieprawda. Ja mam takie pytanie na nas wszystkich. Czy Kraków ma lotnisko? Ma czy nie ma lotnisko Kraków? Albo Katowice, czy mają lotnisko? Ma, chwileczkę. Ale mają czy nie mają? Wiem. Dobra, ale ja mam pytanie. Czy Katowice i Kraków mają lotnisko? Panie radny, a pan jest radnym Kalisza czy Ostrowa Wielkopolskiego? Odpowiadam. Mają lotnisko w Pyrzowicach, mają lotnisko w Balicach, gdzie w 3 minuty sobie dojadą. I ten przystanek gdzieś przy Ociążu to też byłby kaliski przystanek. I nic by przez nikogo nie przelatywało, tylko mielibyśmy komfortowy dojazd i genialne rozwidlenie, otwarcie Kalisza na świat. Na południe, na Wrocław, a z Wrocławia przyszłościowo do Pragi, na zachód i przyszłościowo tam do Berlina i w drugą stronę do Warszawy. Dlatego nie mówmy w ten sposób, bo naprawdę zlokalizowanie przystanka gdzieś na terenie gminy Nowe Skalmierzyce to byłaby szybka kolej dla Kalisza i przystanek i rozwidlenie i otwarcie na świat dla Kalisza właśnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja zanim udzielę głosu panu radnemu Arturowi Kijewskiemu, chciałem zauważyć, że przez wiele lat funkcjonowania państwa ugrupowania w Polsce jakoś te programy związane z Y-kiem nie posunęły się na tyle, żeby w ogóle wyszły poza kwestię jakichś wstępnych koncepcji. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa jest taka, że ja jednak mimo wszystko będę powtarzał. Ja się bardzo cieszę, że nasi sąsiedzi z Ostrowa Wielkopolskiego mają obwodnicę. Bardzo się cieszę, że jest węzeł kolejowy. Nie musimy już jako radni Kalisza jeszcze starać się przeciągać jakby tej kwestii komunikacyjnej jeszcze bardziej w stronę Ostrowa. Pomyślmy troszeczkę bardziej jednak mimo wszystko o Kaliszu. Dla mnie może tam pan to nazwać fałszywym patriotyzmem lokalnym, ale mimo wszystko uważam, że przystanek szybkiej kolei powinien być w Kaliszu. Nie chodzi o to, żeby brać i przekładać po prostu ten węzeł kolejowy coraz bliżej w tamtą stronę. Tak jak powiedziałem, współpracujmy z aglomeracją, daje duże szanse. Gminy okoliczne bardzo często korzystają z kwestii związanych z miastem Kaliszem. W związku z tym zadbajmy też o interes Kalisza i Kalisza. Dziękuję bardzo, pan radny Artur Kijewski. Człowiek tak już starzeje się i może zapomina. Szanowny panie przewodniczący, Wysoka Rado. Co do Y-ka mojego zdania zmieni, natomiast panu radnemu prosił, pan może być jedną z ostatnich osób, która zwraca komuś uwagę, bo naprawdę powiedziałem to bardzo takiej żartobliwej formie, nikogo nie urażają. Natomiast może pan by zaczął od siebie, od kolegów, podam przykład, już nie bez nazwisk, bo tak sobie czasem zbieram różne informacje. Pana kolega, z którym pan się pokazuje na zdjęciach, napisał na przykład coś takiego, przez grupę debili miasto stoi. Ochy, to jest według pana takie fajne? Pan się z tego tak cieszy? Niech pan może znajdzie u nas, u kogoś na Facebooku, czy ktoś z naszych radnych pisze, że na przykład w podobnym sformułowaniu odniesienie do państwa. Proszę pokazać. Jak pan chce dyskusji i debaty, to niech pan najpierw, proszę nie robić takich minek, bo pan się teraz z tego śmieje, ale to jest po prostu, wie pan, robienie takiej dziwnej miny do tego, że pan w ogóle nie ma racji. Dostał pan gonga po prostu na zasadzie takiego, że panu pokazałem, jak pana koledzy piszą o innych. Wobec tego niech pan najpierw chce pan debaty, to niech pan szanuje innych, bo pan na przykład wiele razy pisze Kalisz bez PiSu.
Ja na przykład nie przypominam sobie, żebym pisał Kalisz bez Platformy, przepraszam cię, żebym pisał bez Małeckiego czy coś takiego. My się nie zgadzamy, ale na przykład mi się z Marcinem podoba, że możemy sobie normalnie wymieniać poglądy. A pan jakoś tak się partyjnie tym wszystkim nakręcił i pan cały czas cytuje to, co panu z newslettera wyślą z centrali. No panie szanowny, no. Więc proszę, jeżeli pan... I tak samo jest to w odniesieniu do innych osób, bo niestety, szanowni państwo, chciałem powiedzieć, że też na tej sali są osoby, które domagają się tolerancji, szanowania. I ja powiem tak, jak już tak już mówimy o tym temacie. Widziałem tam różne zdjęcia, różne takie rzeczy, gdzie ci państwo, no można powiedzieć, odnosili się do naszej formacji jakby niezbyt sympatycznych słowach. A gdybym ja podobnie to napisał, i to było fajne, bo to było takie, wiecie, takie fajnie można pokazać, komuś dowalić, ale gdybym ja takie zdjęcie sobie zrobił z moimi kolegami, jakby pisząc o ich formacji czy sympatiach, no to by chyba pisali do ONZ-u, bo do Brukseli by było za mało. Także jeżeli ktoś chce debaty, dyskusji, proszę bardzo. Ja mogę takie osoby szanować jako ludzi, bo jakby to jest ich sprawa, co robią. Natomiast niech ktoś później nie ma pretensji do tego, że nie będzie konstruktywnej debaty o innych tematach, no bo ci ludzie sami się z tej dyskusji wykluczają, skoro tak postępują. Dlatego jak zaczniemy od siebie, ja też oczywiście święty nie jestem, od razu mówię, mi się czasami zdarza, ale w ostatnich już tam wielu, wielu latach staram się unikać tego typu rzeczy. To, że coś pokazuję, na pewno nie tykam w ten sposób. Ja nikogo od debili nie wyzywam, czy innych rzeczy, nie piszę jakichś takich dziwnych słówek na kogoś, więc jak ktoś chce dyskusji, proszę bardzo, ale na poziomie, a nie na poziomie jakiegoś tam chłopaczka, że ktoś będzie mi wyzywał i będziemy się bawić jak w szkole. No szanowni państwo, albo jesteśmy dorosłymi ludźmi, albo się szanujemy, kochacie wolność, demokrację, wolne słowo, ale to działa w obie strony. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zanim udzielę głosu panu radnemu Dariuszowi Grodzińskiemu, pan prezydent, proszę. Bardzo dziękuję, szanowni państwo. Przede wszystkim to nie pozwólmy, żeby ten temat się trochę tutaj rozjechał. Wróćmy na dobre tory. Ja myślę, że tak, jest to temat, myślę, że bardzo trudny i bardzo ważny dla Kalisza. Myślę, że jakaś krzywda tutaj ludzka może się pojawić. Na pewno będą osoby, które będą to po prostu wykorzystywały do swoich celów politycznych i próbowały na tym wszystkim budować kapitał. Ja myślę, że dla nikogo, kto myśli w miarę logicznie, przynajmniej w miarę logicznie, nie trzeba przekonywać do tego nikogo, kto tak myśli. Nie trzeba przekonywać do tego, że taka kolej dla Kalisza jest bardzo istotna. Powrotu do Y nie ma i nie mądźcie ludziom w głowach, ponieważ na stole jest zupełnie inny projekt. Nie ma Y, tylko są szprychy. Jest to w powiązaniu z tym centralnym portem komunikacyjnym. Łodzi się to rozwiązanie podoba, Poznaniowi się podoba, wszystkim się podoba, tylko my znowuż tutaj w Kaliszu będziemy się kłócić o to, żeby przesunąć, nie wiem zupełnie dlaczego, ten przystanek nie do Skalmierzyc, tylko do Śliwnik. Myślę, że takich osób jest, panie radny, trochę więcej, które chciałyby tego przystanku w Śliwnikach. Natomiast my tutaj chcemy, żeby przystanek był w Kaliszu. Także, szanowni państwo, ja oddaję się tutaj do dyspozycji, jeżeli chodzi o prezentowanie tych materiałów. Wszystko jest dostępne na stronach internetowych. Każdy z was jest w stanie sobie bardzo precyzyjnie i dokładnie to przeanalizować w domu z kubkiem herbaty. Jest to bardzo przystępny i precyzyjny sposób pokazane. Widać dokładnie, jak ta trasa ma lecieć i po prostu zgłaszajcie swoje uwagi i swoje propozycje. No, od tego jest ten moment konsultacji społecznych. Ja wiem, że jest taka deklaracja ze strony tej firmy, która opracowuje tę dokumentację, że ze względu na te, powiedzmy, duże emocje tutaj w Kaliszu, oni są skłonni jeszcze jedno takie spotkanie zorganizować. Mam nadzieję, że z tym wariantem już takim wynikowym, czy z tymi kwestiami, które my tam prezentowaliśmy. Ja uważam, że bardzo dobrze się stało, że to spotkanie się odbyło.
Przypomnę tylko, że w Nowych Skalmierzycach tego spotkania nie było i pod eskortą policji przedstawiciele tych projektantów, którzy są Bogu ducha winni, tak na dobrą sprawę, zostali wyprowadzeni. Mieszkańcy nie wiedzą, nie mieli okazji zgłoszenia swoich uwag. Pomimo tego, że tam rzeczywiście na początku ktoś przyjechał i jest to też osoba bezpośrednio zainteresowana, która ma chyba 50-hektarowe gospodarstwo gdzieś tam na terenie Baranowa. Oni tam mają swoje problemy. Oni też nie, oni już w tej chwili, nie chciałbym tutaj tłumaczyć, o co chodzi, ale oni w tej chwili dostali jakieś propozycje finansowe. Tam jest w tej chwili taka sytuacja, że w tych gminach ościennych ceny z nieruchomości poszły 2-3 razy w górę. Także oni za tą kasę, mimo że dostali tam w miarę dobre pieniądze, nie są w stanie w okolicznych gminach kupić terenów, no bo wszyscy czekają z tymi terenami, nie wiadomo co będzie, czy będzie lotnisko, czy nie będą, czy galerie powstaną, czy to Aeropolis powstanie, czy będzie się to wszystko rozwijało. W związku z tym tam jest pewna taka blokada, jeżeli chodzi o inwestowanie i pozyskiwanie gruntów. Także mają tam swoje problemy, a my mamy swoje, zajmijmy się swoimi problemami. Tutaj problemami kaliskimi. Także to spotkanie wisiało na włosku, ale rzeczywiście udało się nad tym wszystkim zapanować. Spotkanie się odbyło. Mieszkańcy mogli zaprezentować to, o czym mówił radny Kijewski, swoje warianty, nad którymi siedzieli dużo pasjonatów tu i rzeczywiście osób zainteresowanych miastem. My o tych wszystkich inicjatywach wiemy, też to wszystko zgłaszamy, analizujemy, pokazujemy, jak to można zrobić inaczej jako osoby, które po prostu dobrze znają to miasto i mam nadzieję, że to wszystko przyniesie odpowiednie efekty. Jeżeli nie, to będziemy działać, wtedy się zastanawiać. Jest jeszcze możliwość lobbingu naszych posłów, naszych parlamentarzystów, docierania do ludzi decyzyjnych i wtedy możemy po prostu na pewne rozwiązania jeszcze mieć wpływ. Także rzeczywiście myślę, że to dobry pomysł, żeby takie spotkanie zrobić. My z kolei nie czujemy się za bardzo też jakby adwokatami tutaj tej firmy. Nie chcielibyśmy w żaden sposób tych wariantów przedstawiać, żeby się Państwo nie utożsamiali, że to my tutaj to projektujemy. Możemy porozmawiać i zaprosić przedstawiciela tej firmy, żeby tutaj na takie spotkanie komisji przyjechało, tylko ja musiałbym wiedzieć, my musielibyśmy wiedzieć, panie przewodniczący, że to spotkanie będzie merytoryczne, spokojne, a nie będzie służyło do tego, żeby tutaj przyszli mieszkańcy, żeby znowuż tutaj, nie wiem, krzyczeli, awanturowali się, bo to jakby nie ma sensu i to nic nie znosi do sprawy. Jak przyjdą mieszkańcy, to jeszcze nie ma najmniejszego tutaj jakby problemu, bo mieszkańcy mają jakby święte prawo do tego. Doskonale wiemy, że mieszkańców można podpuścić. Żeby nie było na zasadzie takiej, że jest to przedmiotem jakiejś gry politycznej i tak dalej. Dokładnie, można podpuścić bardzo łatwo mieszkańców i ich po prostu wykorzystać. Także jeżeli Państwo radni chcecie mieć wiedzę z pierwszej ręki na temat tej inwestycji, ja mogę z takim wnioskiem do projektantów wystąpić. Zobaczymy, czy przyjadą, czy nie przyjadą. Myślę, że powinni się zgodzić, ponieważ są raczej otwarci i chcą rozmawiać. I zresztą to było widać też na tych konsultacjach. Natomiast ja chciałem potwierdzić również to, co powiedział pan radny Kijewski, że na tym spotkaniu były osoby spoza Kalisza i to te osoby spoza Kalisza były najbardziej głośne i przeszkadzały w przeprowadzeniu tego spotkania. Oni doskonale wiedzą, co robią, ponieważ ta firma, która opracowuje dokumentację, generalnie w momencie, kiedy nie może prowadzić konsultacji, po prostu wychodzi i kończy, ponieważ w innym przypadku nie byliby w stanie tych konsultacji w innych miastach prowadzić. Także im zależało na tym, żeby tego spotkania nie było, żeby nie było uwag. Natomiast tam było bardzo dużo mieszkańców, oczywiście rozżalonych, oczywiście zdenerwowanych i oczywiście bojących się o swoje nieruchomości, ale tym mieszkańcom zależało na tym, żeby swoje opinie tam na tym spotkaniu wyrazić. Na szczęście mogli i jak wszyscy wiemy, kto był na tym spotkaniu, bo było parę osób tutaj, no nie wszyscy, ale jak wiemy, zrobiła się kolejka do tych projektantów, była rozmowa, każdy został wysłuchany, każdy mógł zgłosić swoje uwagi, każdy mógł jeszcze dopytać o pewne szczegóły, tylko oni też pewnej wiedzy nie mieli, ponieważ to są tylko projektanci, którzy odpowiadają jakby za sam przebieg tej kolei. Natomiast na temat wywłaszczeń, na temat wycen nieruchomości, no to oni już nie są, że tak powiem, władni, żeby rozmawiać.
doskonale wiemy, że jest nowelizacja w tej chwili ustawy o gospodarce nieruchomościami. My to również tutaj jako wydział analizujemy, czym te zmiany skutkują. Ponieważ no, można powiedzieć, że strona rządowa, czyli inwestor, czy tam spółka CPK razem z stroną no, szykują się do tego, żeby tą inwestycję szykować. Czy będą w stanie zagwarantować na to finanse? Zobaczymy. Ja jako mieszkaniec tego miasta trzymałbym za tę inwestycję kciuki. Niezależnie od tego, czy to będzie realizowało PiS, czy to będzie realizowała Platforma, a może Polska 2050, nie wiemy, ale dla miasta jest to bardzo ważna inwestycja, bardzo dobra i myślę, dawno takiej inwestycji tutaj w Kaliszu nie było. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani radna Barbara Oliwiecka już czeka bardzo długo, ale jeszcze pan radny Dariusz Grodziński ad vocem. Szanowni Państwo, bardzo szybkie, dwa krótkie ad vocem. Pierwsze do pana radnego Artura Kijewskiego. Jestem głęboko poruszony tym cytatem, który zaprezentował i obiecuję się nim głęboko też zainteresować. Nie wiem, w którym kierunku ta rozmowa pójdzie, czy bardziej urażenia kogoś, czy zdradzenia tajemnicy państwowej, ale obiecuję, że tę sprawę poruszę. Ze wstępnych ustaleń wynika na szybko, że jest to jakiś cytat chybiony, przynajmniej w stosunku do radnych miasta Kalisza i w związku z chybieniem aż się boję, jakie teczki pan ma na mnie i czy one są na pewno w pełni prawdziwe czy fałszywe. I panie prezydencie, którego pana już nie ma, jest takie powiedzenie, zamienił stryjek siekierkę na kijek i kiedy słyszę szafowanie tym znowuż takim tanim i szkodliwym, prymitywnym takim lokalnym patriotyzmem, no to mamy taką sytuację, że ja mówię, żeby mieć siekierkę sprawną, naostrzoną w narzędziowni obok domu, a wy mówicie, nie, 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 weźmiemy sam trzonek, ale będziemy trzymali w kuchni razem ze sztućcami. Taka jest różnica między tematem. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Cieszymy się, że wiemy, co pan ma w narzędziowni. Przechodzimy do Artura Kijewskiego ad vocem. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, z tym kijkiem to nie wiem, czy jakaś aluzja była, czy coś, ale okej. Natomiast ja mówię wprost. Chciałem tylko odpowiedzieć panu radnemu Grodzińskiemu, jak z przyjemnością wielką pokażę, o co chodzi i o kogo chodzi. Natomiast było to przyczynkiem i moim apelem do różnych osób tutaj siedzących i tak dalej, że jeżeli chcemy rozmawiać, jak ktoś mówi o tym, że słowo może obrażać i tak dalej, to też słowo może obrażać w drugą stronę. I tylko mi o to chodzi. Jak będziemy trzymać kulturę dyskursu, będzie bardzo miło i przyjemnie. Możemy dyskutować o wszystkim i potwierdzam, że są tutaj osoby na tej sali, którymi bardzo się różnie poglądami i jakby zapatrywaniem politycznym na różne rzeczy, ale możemy rozmawiać mimo tego, że mamy całkiem odmienne zdanie. Niczym to nam nie przeszkadza. Natomiast prosiłbym, jeszcze raz apeluję, w mediach społecznościowych, bo są takie sytuacje, gdzie nawet jeden ostatnio z naszych kolegów został, jakieś były sugestie co do różnych dziwnych sytuacji. W zasadzie nadawałoby się to na przekazanie do właściwego organu, żeby może zapłacił, ta osoba zapłaciła na dom dziecka, to się będzie na drugi raz zastanowi, co pisze. Media społecznościowe są uznawane za, to nie jest jakaś rzecz, która tam sobie ktoś tam powiedział, tylko za najszerszy dostęp. No niestety, dlatego ja powiedziałem, święty nikt nie jest, ale jak chcemy się szanować, dyskutować, to bez takich dziwnych rzeczy. Dziękuję, to wszystko. Dziękuję bardzo. Przepraszam panią radną Oliwiecką, że musiała czekać. I wreszcie po długim okresie oczekiwania pani radna Barbara Oliwiecka, proszę. Dziękuję panowie za zakończenie tej dyskusji. Ona mogłaby trwać i trwać i trwać. Ja wracam do spraw bardzo lokalnych i bardzo teraz aktualnych, a mianowicie o tym, o czym wspomniał pan Kijewski również w jednym zdaniu, mianowicie o tym, że miasto stoi. I faktycznie bardzo ciężko się jeździ w tej chwili po mieście. Wszyscy tego doświadczamy, kto jeździ samochodem osobowym, natomiast to już też dotyka oczywiście transportu publicznego. I takie mam dwa pytania. Nie składam w tym temacie interpelacji, dlatego że wiem, że sytuacja jest dynamiczna i może się zmieniać. Ale mieszkańcy też poprosili mnie o to, żeby się dopytać. Do pana Krzysztofa Gałki, do pana dyrektora ZDM-u,
jest pytanie, kiedy zakończą się prace na skrzyżowaniu Nowy Świat-Łańska. Tam jest o tyle to kłopotliwe, że cały ruch jest przesunięty albo właśnie na prawo w stronę, no nawet nie Górnośląskiej, tylko Wojska Polskiego, albo gdzieś na szlak bursztynowy. A przede wszystkim nie ma, nie jeżdżą tamtędy autobusy. I seniorzy mają, bo to oni się też do mnie zwrócili z tym tematem, mają problem, żeby dojechać właśnie gdzieś tam do swoich miejsc, w tym również do przychodni na ulicy Polnej. To jest taka prośba, czy prace idą w terminie, czy są jakieś opóźnienia, kiedy ta trasa będzie udrożniona, czy można ją udrożnić szybciej, chociażby tylko nawet w pierwszej kolejności dla autobusów KLA. To jest ważne i ja też dołożę takie pytanie, że Aleja Wojska Polskiego jeżdżę tamtędy i godzina 8 dwa razy w tym tygodniu nie było robót. Więc proszę też zwrócić uwagę, czy tam się wszystko odbywa zgodnie z harmonogramem, bo samochody stoją w korku, a pracowników nie było widać. I mam pytanie do pana prezydenta, ale no mam nadzieję, że pan prezydent wróci, albo jak nie, no to będę musiała złożyć to na piśmie, ale to też jest właśnie sprawa dynamiczna. Poruszaliśmy to na komisji chyba gospodarki komunalnej, a mianowicie chodzi o prace remontowe, rewitalizacja płyty głównej przed ratuszem. Wiemy, że były wykonane badania i czekamy na wyniki i decyzje. Chciałam usłyszeć, jaka jest bieżąca sytuacja teraz, jakie jest opóźnienie. Jest to też o tyle ważne, że kamienice dookoła są pozbawione nie tyle nawet dojazdu, bo tu można dojść, tylko nawet dojazdu służb ratunkowych, co też jest ważne, szczególnie w sezonie grzewczym. Więc jeżeli pan prezydent będzie mógł wrócić i nam odpowiedzieć, to bardzo, bardzo bym chciała wiedzieć, jak wygląda ta sytuacja i jakie są opóźnienia, czego mamy się spodziewać w tym temacie. A jeżeli nie, to oczywiście złożę to na piśmie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, ja przypominam, że zgodnie z naszym statutem wszystkie zapytania musimy składać na piśmie. Tak czy inaczej. Ale rozumiem intencje pani radnej. Szanowni państwo, czy w tym punkcie ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Że jednak będzie pani radna musiała nam odpowiedź bezpośrednio. Pan radny Grzegorz Kwiałkowski, proszę. Rozumiem, że cały czas w punkcie zapytania radnych. Panie przewodniczący, panowie prezydenci, Wysoka Rado. Na Komisji Ochrony Środowiska poruszyłem sprawę bobrów i zostałem chyba źle zrozumiany i źle zainterpretowano sprawę, że bobry ścinają drzewa, żeby sobie stępić zęby. To jest głupota. Ja o tych bobrach to bardzo dużo wiem i w tej chwili nadmienię taką sprawę. Proszę państwa, w tej chwili bobry zaopatrują swoje śpiżarnie na zimę, bo one są z takich okolic, gdzie zima jest 6 miesięcy i lód pokrywa wszystkie tereny. Oni mają te śpiżarnie na pewno poniżej poziomu wody, także te gałązki, które one obrywają i chowają do śpiżarni, to w czasie tych mrozów sobie tam jedzą. A w tej chwili jest wielki błąd w Kaliszu i może wszędzie, że jeśli drzewo padnie, i teraz miałem też dowód, tydzień temu drzewo padło naprzeciwko przystani, na drugi dzień zostało usunięte. To jest wielkim błędem, proszę państwa, bo takie drzewo, które przeszkadza w rzece, to trzeba je odwrócić, ten pień uciąć, a całą wierzchołek drzewa zostawić w tym miejscu, gdzie padło. I te bobry w tym układzie sobie będą te gałązki gromadzić i jak napełnią ten magazyn, to już więcej drzew nie będą obalały. I w tej chwili jeszcze jedna sprawa jest. W tej chwili koledzy łodzią przepłynęli kanał od Szałego do rzeki Prosny i tam na tym terenie jest bardzo dobra gleba i tam jest kilkadziesiąt hektarów kukurydzy i w tym zbiorniczku bardzo dużo kukurydzy jest ucięte. Prawdopodobnie bobry też zasmakowały w tej kukurydzy i ja bym taką miał propozycję, żeby od gospodarza razem z kolbami te łodygi zakupić
i w tym miejscu, gdzie są bobry, rzucić to, żeby one miały do schowania tą żywność i wtedy te drzewa zostawią w spokoju. No to była jedna sprawa i również jeszcze chciałem uzupełnić pierwsze wystąpienie pani Basi Oliwieckiej w sprawie dotacji do organizacji, które znajdują się przy Wale Piastowskim 3. Jak jest wiadomo, proszę państwa, Polski Związek Żeglarski od 3 lat organizuje kursy wstępne do żeglowania i takie kursy są 3 w Polsce zorganizowane i jeden z takich kursów Kaliski Związek Żeglarski organizuje w Kaliszu. I w tym układzie w ciągu 3-4 tygodni przeszkala 180 dzieci. Jeśli ten Związek Żeglarski nie będzie mógł za ten opał tyle płacić, 2000 przez 6 miesięcy, no to wszystko padnie. Również Polski Związek Harcerski Wodny również ma zakupione 10 łodzi tych wstępnego żeglowania i również przeprowadza szkolenie. A jak się orientujemy, jeśli dziecko już zacznie jakiś sport uprawiać, to ewentualnie w tym sporcie zostaje i musimy się z tym liczyć, że żeby wychować mistrza, to podstawa to musi być jak u trójkąta i do góry dopiero wychodzą mistrzowie świata. I w tej chwili ewentualnie, jeśli byśmy tych dotacji na ten węgiel nie dali, no to te organizacje padną. No jak to się mówi, dać. No więc ja bym proponował, bo to jest szkolenie młodzieży, to ja bym proponował z funduszu kapslowego, a ewentualnie jeśli, bo to jest młodzież jak najbardziej, a jeśli nie, no to nie wiem, pół miasta światło wyłączyć, a żeby młodzież jednak mogła trenować. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zabrać głos w tym punkcie? Przypominam, jest punkt 10, zapytania radnych. Jeżeli nie, przechodzimy do punktu 11, wolne wnioski, oświadczenia i informacje. O głos poprosił pan radny Artur Kijewski. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, krótki wniosek, bo to też akurat wynika też dzisiaj z rozmów też naszych, padł temat odnośnie przejazdu przez Kalisz, ale mówię teraz o naszych ulicach. Chciałem taki zgłosić wniosek, nie wiem czy jest pan naczelnik Wydziału Środowiska, ale nie ma, to jest pan wiceprezydent, jest pan sekretarz. Prośba do firm, które obsługują wywóz śmieci, nieczystości w naszym mieście. Są takie godziny w Kaliszu, szczególnie na przykład między godziną 7 a 8, kiedy jest zmożony ten ruch. Ja mówię też 15, jak ludzie kończą pracę, ale 7, 8 wiadomo, ludzie jadą do pracy, jadą też, dowożą dzieci. Prośba, żeby na jakoś przy układaniu grafików tych firm nie zatrzymywały się te duże samochody. Ja wiem, że to jest praca tych ludzi, ja oczywiście bardzo im szanuję, ale nie w tych godzinach, nie zatrzymywały się na tak zwanych wąskich gardłach. Przykład to też zgłaszali właśnie mieszkańcy. Tutaj ulica Śródmiejska od skrzyżowania z ulicą Fabryczną Kościuszki w stronę mostu. Samochód stanął przed skrzyżowaniem z Pułaskiego i w tym momencie wszyscy nawet nie mogli zjechać ze skrzyżowania i korek już był tam na wysokości, samochody stały, nie mogły z wysokości rogatki zjechać, czyli mówię o przychodni. I tak samo są takie uliczki, gdzie praktycznie nie ma możliwości, ludzie nawet już próbowali, objeżdżali gdzieś tam bokiem trochę po tej kostce, no ale nie powinni po chodniku na boku objeżdżać, nie ma możliwości przejechania. Tak żeby, chodzi taki mój wniosek, żeby tym firmom zwrócić uwagę, że na tych ulicach, które są wąskimi gardłami, takich uliczek jest kilka dosłownie, tak samo jest na Kościuszki. Proszę zobaczyć, jak stanie koło 8 godziny przy na wysokości Liceum Kopernika stanie pojazd, który właśnie odbiera nieczystości. To tam jest tak, urząd, petenci plus rodzice dowożące dzieci do szkoły. I na Kościuszki nawet nieraz nie można skręcić ze Śródmiejskiej, bo po prostu jest zablokowany przejazd. Nie ma możliwości ominięcia, bo to jest wąska ulica, jeden kierunek. Także prosiłbym o taką jakby rozmowę z firmami, które świadczą te usługi, żeby to uwzględniły w swoich planach. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, przechodzimy do punktu 12, punkt obywatelski. Żadna organizacja nie poprosiła o zabranie głosu w dniu dzisiejszym. W związku z tym przechodzimy do punktu 13, zamknięcia obrad.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam posiedzenie 56. sesji. Następna, 57. sesja odbędzie się 27 października o godzinie 9. Zapraszam.